Poszło. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Trybuna Ludu, odcinek 43. Piotr Jarosz, moim rozmówcą. Dzień dobry, witam. No i co, Piotrek powiedział, że się nie boi tych pytań, więc zaraz się okaże. Lecimy. Doczekaliście się. Doczekaliście się. Lecimy. Pytanie numer jeden. Jarosz, przyjacielu, oceń sztywność i charakter do walki słynnego bad boya Załęckiego. Czyli od frików zaczynamy. Sztywność i charakter. No ostatnio charakteru nie było za dużo, bo myślę, że większość, a nawet nie wiem, czy prawie każdy zawodnik taki profesjonalny by toczył walkę do końca, a nie wyszedł z klatki. Jeżeli to była zła praca tutaj głowy i nietrzymanie ciśnienia, no to oczywiście jest to jakiś argument, no ale myślę, że to jest do poprawy, że to coś tam jest nie tak chyba z psychą, czy z tym, praca z psychologiem powinna się odbyć i może będzie lepiej, bo kiedyś, z tego co pamiętam, to Załęcki toczył walki na Wotorę chyba i nawet sędziowałem i na Gromdzie chyba też były jedna czy dwie walki, to nawet to wyglądało spoko. Później coś się tam zaczęło dziać, więc też nie można ocenić tak bezpośrednio, że ktoś nie ma charakteru, czy go ma. Tutaj jednak te walki toczy, ale widocznie coś tam nie gra w psychice chyba, coś tam się po prostu podziało. No i jak będzie praca z psychologiem, może wróci i pokaże, że ma ten charakter. Jarosz, jak wspominasz swoją wizytę na Fame House i Eryka Wykładzinę? Nie było mnie wtedy. Nie pamiętam, że tam prowadziłem treningi, ale nie było mnie na tym odcinku z Erykiem. Był inny trener od K1 czy od boksu, a ja prowadziłem MMA, a jak wspominam, śmiesznie było. Pamiętam, że to był początek tego YouTube'a. Jeszcze nie było chyba Fame MMA, więc śmiesznie się tak z nimi tam przebywało, bo oni tam w sumie nic nie potrafili. Wiem, że Wiewiór tam coś się kulał, a cała reszta tak raczkowała, więc taka zabawa, forma zabawy to była bardziej. Najlepszy film, książka, wykonawca bądź zespół? To wszystko po kolei, tak? To film, to zaczniemy od filmu. Ja jestem taki trochę specyficzny, więc może, nie wiem, Życie Pi, Alicja w Krainie Czarów, bardziej taka fantastyka i wyciąganie coś z filmów, jakichś tam wniosków, więc może coś takiego. Chociaż ostatnio byłem na Duna 2 i też była spoko, ale to też jest fantastyka, więc coś w ten gatunek. Książka, Tysona czytałem, ale to takie oklepane będzie, że ostatnio dwie książki. Majka czy Fiurego? Majka czytałem, ale to tam w sumie jedna i druga książka cały czas jest w kółko to samo. Czy to ulubione? Tak za bardzo nie czytam, powiem szczerze, bo nie mam też czasu. Co tam jeszcze było? Wykonawca film albo zespół. A zespół? A muzyki to ja tam bardzo dużo słucham różnej, od Florence and Machine po hip-hop, nie wiem, Majora czy Zbuka, co ostatnio sędziowałem, to OSTR, no różne gatunki muzyczne w sumie. Czy wiesz, kto zjadł serwala afrykańskiego? Nie. Jarosz Amancie, czy jesteś fanem Soni Kuczeńskiej? To jest dziewczyna Gracjana była, tak? Nie wiem. Chyba tak, jest, kurczę, no nie jestem raczej fanem niczyjej dziewczyny byłej czy obecnej, więc każdy się powinien swoją dziewczyną zajmować. Jarosz Słodziaku, jak wspominasz świętej pamięci Dawida Ozdóbkę? On był akurat na tym chyba Fame House, ja pamiętam, że on tam był. No, tam był taki pozytywny, śmieszny, wesoły, no, ale to samo mówię, tam coś też się potem zaczęło dziać ze świętej pamięci Dawidem. No, ja go poznałem z tej pozytywnej strony, więc tak go zapamiętałem, a tam dalej tego, za przeproszeniem, odklejki, wizje jakieś, no to już kontaktu nie miałem. Jeszcze jak miał walkę w Fejmie chyba na początku, to gdzieś tam się przecinaliśmy na tych fejmowskich galach, a później to już nic tam nas nie łączyło, w sumie oprócz tego, że sędziowałem chyba jego dwie walki chyba z Adbusterem i z Ambrem, ale pozytywnie raczej wspominam, że taki wesoły koleś, pozytywnie nastawiony do życia był. Czy miałeś sposobność poznać Marka Westerna i co sądzisz o jego akcji z drillowcami?
No właśnie, wszyscy wiedzą, kto to jest Marek Wester. Marek Wester to jest taki poznański no gangster, nie? Bo siedział bardzo dużo po drugiej stronie jakby muru za kratami. Ale to nie stanowi, że jest jakimś tam człowiekiem złym. Też nie mówię, że jest dobrym, żeby ktoś nie powiedział, że ja tutaj propsuję czy chwalę ludzi, którzy popełniają takie rzeczy, czy gdzieś tam lądują na wakacjach, ale poznałem wariat taki, szaleniec, wariat, ale dla mnie osobiście nie był groźny jakiś, nic tam, nie miałem czegoś takiego, że czułem jakiś respekt, czy bałem się czegoś powiedzieć przy nim, czy cokolwiek. Taki pozytywny, a to chodzi o to poznanie chyba, o tych dzieciaków, tak. Że on tam za nimi biega. No znalazł sobie jakiś sposób na siebie, nie wiem, czy to jest nagrywanie na filmów, nie wiem, czy on, gdzie on to rzuca, na Facebooka, czy na Instagram? Nie wiem nawet, ja widziałem te filmy, jeden w sumie, jak on tam mówił w tej, że koniec tu biegania i tak dalej. No ale... jak chce Marek, ma taki... taka osoba, która chce pilnować porządku, no to dobrze, no to niech tym razem będzie po tej stronie i niech pilnuje porządku, a nie go łamie. Czemu się witałeś ze strażakiem i czy wiesz, co jest za to w kryminale? Myślę, że te rzeczy kryminalne, właśnie takie sprawy, co się tam dzieją, to powinny tam zostać, a czy się witałem jako sędzia z kimś, no to sędzia się z każdym wita, czy to jest policjant, czy to jest strażak, czy to jest inny zawód, czy oczywiście, jeżeli moralnie się nie miałbym ochoty z kimś przywitać, że nie wiem, ktoś by robił jakieś złe rzeczy ludziom, czy byłby złym człowiekiem, to jest moja sprawa. Ale patrząc na zawody, no to myślę, że to nie można być aż takim zamkniętym, bo to się stajesz betonem takim, który gdzieś tam ma wpajane jakieś zasady i tak naprawdę na końcu te zasady są łamane przez tych, którzy chcieliby je trzymać najbardziej, więc ja jako sędzia się witam z każdym, chyba że moralnie mi coś nie pasuje, no to wtedy nie. Jarosz, czemu tak późno przerwałeś walkę o nitki beku z Sofią Bagaszwili i jak bardzo ci zaimponowała, nie klepiąc, gdy łokieć był łamany solidnie? Późno? Ja to w ogóle praktycznie nie chciałem tego przerywać, bo nie dostawałem sygnałów od zawodniczki. Ale później miałem takie wyrzuty, że mogłem ratować tę rękę. Z drugiej strony to są walki zawodowe, a zawodowcy nie bardzo chcą poddać się sami. No w tym wypadku jeszcze kobieta i przeprosty, jakie ona tam ma w łokciach, sama mówiła o tym. Nie dała mi żadnego sygnału, więc tak naprawdę tam były jakieś dźwięki wydawane przez jedną zawodniczkę, drugą, mogłem na to reagować. Ale było to za mało dla mnie, bo tak naprawdę ja chcę zawsze jako sędzia być pewny tej decyzji, więc nie, taka była we mnie niepewność, czy to jest na pewno już poddanie, czy nie. Patrząc w drugą stronę, gdybym to przerwał i na brak jakiegokolwiek sygnału do poddania się, to mogły być pretensje, że przerwałem za wcześnie, że zepsułem walkę, że zepsułem komuś karierę i tak dalej. Każdy zawodnik, który trenuje, wie, że formą poddania jest odklepanie, czy werbalnie powiedzenie stop, czy takie mocne danie sygnału sędziemu, że chce przerwania walki. A tutaj tego nie było, więc troszeczkę zrobiła mi szachmat Anita, no ale finalnie w wywiadach słyszałem, że powiedziała, że nie ma też pretensji. Ja jako sędzia mogę mieć do siebie pretensje, że tutaj nie zadbałem do końca o zdrowie zawodniczki, a naszym zadaniem jest dbałość o to zdrowie. Ale troszeczkę postawiła mnie w tej sytuacji takiej patowej i albo ratowanie ręki, albo w drugą stronę byłyby pretensje, niechęć do odklepania. Poza tym ta ręka strzeliła i ona nadal nie miała ochoty się poddać, bo ona już poszła, a ona jeszcze drugą ręką tam zadawała ciosy, więc ten jej charakter jest naprawdę mocny. Co bolało bardziej, młotek od Stosicza czy sierp od Wardęgi? Młotek od Stosicza. Jarosz, przyjacielu, za którą z tych bogiń tęsknisz najbardziej w damskim MMA? Kasia Lubońska, Justyna Chapcia czy Olci Rolci?
Lubońską i Olci znam osobiście, bo obydwie były dziewczynami moich kolegów jakichś tam, czy znajomych, bo Aleksandra Rola się spotykała z moim kolegą, który jest sędzią, a Lubońska z moim też kolegą z Poznania, który miał pas oktagonu. Niedawno go stracił, więc... A trzecia Chaba. Justyna Chaba. Justyna Chaba to też kojarzę. A kogo mi brakuje najbardziej, ale w formie fizycznej, czy w formie... Nie wiem, to już wiesz. Sportowo myślę, że Chaba. Ta rezygnacja jej taka nagła, to jest właśnie ta osoba, nie? Mhm. To rezygnacja Chaby, taka jakaś pod wpływem tam było nie zarabiania odpowiedniej ilości pieniędzy, chyba finansowo coś tam się nie zgadzało, to myślę, że ona miała największe takie predyspozycje. No bo Ola Rola i Kasia Lubońska, one raczej sportowo, one tak stanęły później w miejscu, już się nie rozwijały. Już widać było, że to już nie będzie tego progresu, a przed Chabą tego nie wiemy, bo ona w takim momencie zakończyła, że nie wiadomo, czy to poszłoby do góry, czy zostało w tym, co było. Więc myślę, że Chaba, jeżeli miałaby wrócić do MMA z tych trzech osób, bo ani jedna się teraz nie bije, z tego co wiem. A fizycznie? Nie moje w ogóle klimaty. Czy można się utrzymać z samego sędziowania? Jeżeli jest tego dużo, to można. No ale mówię, to trzeba mieć dużo i co tydzień jedną, dwie gale i wtedy można to wszystko połączyć i można jakoś z tego żyć. Co jest źródłem potęgi Sylwestra Wardęgi? Wardęgi, myślę, że umiejętność dostosowania się i potrafi manipulować i poruszać się po internecie. To jest na pewno jego siła. Skoro jest w internecie od, nie wiem, 10-15 lat, no to jest takim starym wygom, który wie, jak się tam poruszać, wie, co zrobić, wie, gdzie zapukać, gdzie szepnąć słówko pewnie i wychodzi zawsze jakoś tak wygrany z tych potyczek internetowych. Więc myślę, że świadomość tego, co robi w internecie i też doświadczenie pewnie zdobył wcześniej, tak wykorzystuje to sobie. To jest jego moc. Jakie dalsze cele w życiu? W życiu nie prywatnym czy sportowym, czy jakim, zawodowym? Tylko po prostu no, takie życiu, pytanie. Być uśmiechniętym, szczęśliwym i zdrowym. No co, takie cele są. Jak się nazywała szwagierka towarzysza Gierka? O Jezus, historyczne jakieś. Nie odpowiem. Witam. Jakie sztuki walki były trenowane i czy pan sędzia lubi czasami powalczyć? Co ja trenowałem? No jiu-jitsu, brazylijskie jiu-jitsu, później MMA. I czy powalczyć lubię? No trenuję coś tam, cały czas sobie robię w formie jakiejś fizycznej, muszę być. Więc jiu-jitsu, później MMA i trenuję. Przyspieszymy może, nie? Czy często zdarza się, że nie sędziujesz konkretnej walki ze względu na konflikt interesów? Teraz miałem takie pytanie przed jutrzejszą galą odnośnie Kuberskiego z Materlą. Czy coś mnie łączy z Kuberskim, bo on jest z Poznania, ja też jestem z Poznania. I ostatnio byłem na obozie, na którym on był trenerem, a ja robiłem taką prelekcję na temat sędziowania. I powiedziałem, że to jest jedyna rzecz, która nas łączy, że byliśmy w tym samym miejscu. On był trenerem, ja robiłem wykład o sędziowaniu. No i że jesteśmy z jednego miasta. A tak naprawdę na początku, jak zaczynałem sędziować, to miałem takie myśli, czy mogę dużo ludzi z Poznania sędziować, czy nie, czy gdzieś tam z nimi kiedyś trenowałem, ale jak skończyłem tak naprawdę trenować na grupach zawodniczych, takich sparingowych, czy w Smoku, w Ankosie akurat nie chodziłem, bo to jeszcze Ankosu wtedy nie było, to też później już stwierdziłem, że nowi ludzie, którzy są czy w Smoku, czy w Ankosie, to ja już mnie to nie dotyczy, więc mogę ich spokojnie sędziować, ale mam parę osób, których po prostu nie sędziuję ze względów tam znajomości bliższej. Czy były propozycje walki od federacji freakowych? Były. Była w grudniu, na początku grudnia. A nie tylko czy była, no to była. Nie będę już... Jak może będzie dalej coś? Która walka freakowa, którą pan sędziował, zapadła panu najbardziej w pamięci i dlaczego akurat ta? No,
No pewnie tam zapadła mi jakaś coś, co była jakaś kontrowersja, czy coś dziwnego się działo, czyli Murański co gryzł, pan Jacek, Tańcule, to mi zapadło. A tak sportowo to ostatnio Linkiewicz z Lexi Chaplin nawet spoko się biły, dobrze się sędziowało, więc też takie walki zapamiętuję. W jaki sposób będzie rozpatrzony werdykt walki Skibiński versus Damiani? Już jest rozpatrzony, z tego co wiem, to już z dwa tygodnie temu było. Było to rozpatrzone, no ja to jest dłuższy temat, że, no, odnośnie polskiego sędziowania i tego, że nie ma związku i że tych werdyktów takich splitowych, bliskich się nie zmienia i tego się trzymamy. A co ja sądzę sobie, czy sobie obejrzę walkę i co ja tam powiem, czy to już tak naprawdę może być moje zdanie, ale werdyktu nie mogę zmienić jako sędzia. Znaczy, podejrzewam, że mógłbym zrobić jakiś precedens tutaj i zmienić werdykt, ale to z tego by poszła lawina niejasności i lawina takich zmian werdyktów i myślę, że całe środowisko MMA by na tym straciło. Niech pan powie, czy mocno bije Darko Stosic? No to no, miecz akurat uderzył w tył głowy, więc coś tam poczułem. No, myślę, że skoro na ostatnich 5-4 walki wszystkie kończy nokautem, no i to wali chłopów po 110, czy tam 115, czy 120 kilo, no to raczej mocno bije. No. Myślę, że nie ma tam waty w rękach. Ile czasu dziennie spędzasz nad fryzurą? Bardzo króciutko. 3 minuty chyba rano, tylko pek, pek. Akurat włosy mi się łatwo układają, więc nie ma tam żadnej przesady. Teraz mamy serię pytań tylko tak albo nie. Dobrze, to lecimy. Jak skończy się ta seria, to powiem, że już jest koniec tej serii. Jak szedłem do freaków, to obawiałem się opinii środowiska i wiedziałem, że śmieją się za plecami. Dziś... Nie, tylko i nic nie mówić więcej. No tak nie. No to tak. Dziś wielu sędziów chciałoby być na moim miejscu. Tak. Przynajmniej raz miałem sytuację, że przyciągnąłem walkę dla widowiska, na czym za bardzo w późniejszym rozrachunku ucierpiał zawodnik i jego zdrowie. Nie. Wolałbym posędziować main event na numerowanej gali UFC, niż zdobyć pas mistrzowski jako zawodnik w KSW. Pas KSW. Gdyby to ode mnie zależało, przywróciłbym zasady Pride do walk w MMA. Ja lubię akurat, ja myślę, że przywróciłbym, ale nie zmuszał nikogo do tych zasad, ale przywróciłbym. Dodałbym też zgniatanie jaj rękami i wykręcanie no nosa. Nie, nie, to już nie. Jestem top sędzią w MMA na świecie. Myślę, że jestem dobrym sędzią, ale no, oczywiście, że mogę w każdej chwili popełnić błąd i spadnę gdzieś niżej. Miało być tak albo nie. Myślę, że tak. Za to w Polsce jestem najlepszym sędzią. To są takie pytania, że jak powiem tak, to powiedzą, że jestem obrosłem w piórka. Jak powiem nie, to powiedzą, że nie jestem pewny siebie. No, chcę być najlepszym i będę wszystko robił, żeby być najlepszym. A czy już jestem najlepszym? No dobra, zróbmy, że tak. Gdyby to ode mnie zależało, dodałbym zasadę, że punkty są widoczne z rundy na rundę. Nie. Byłem w strachu i życie przeleciało mi przed oczami, kiedy uświadomiłem sobie, że na autopilocie wyciąłem Daro Lwa. Jego reakcja na tę akcję mogła być katastrofalna dla mnie w skutkach. Nie. Na szczęście Daro się zlitował. Myślę, że nie. Nie sędziuję walk swoich kolegów. W ogóle staram się unikać nawiązywania relacji z zawodnikami. No to musiałbym też głębiej. Powiem, że nie, bo ja rozmawiam z zawodnikami. Nie jestem osobą, która ucieka przed zawodnikami i nie rozmawia, bo ja rozmawiam z zawodnikami, słucham, jakie jest ich zdanie, jakie mają problemy, bo myślę, że na tym polega właśnie rola sędziego. Troszeczkę edukacyjna, przepraszam, taka wychowawcza, bo niestety świadomość zawodników, trenerów jeszcze o zasadach, regulaminie tutaj walk nie jest taka stuprocentowa, więc trzeba rozmawiać i nie wolno wręcz unikać. Moim zdaniem taki sędzia, który unika, oczywiście spoufalanie się i chodzenie na piwko, czy tam robienie innych rzeczy, to jest już coś innego, ale sama rozmowa
To powinno być normalnością i to, na to się nie powinno zwracać uwagę, że ktoś z kimś rozmawia, to za chwilę będzie stronniczy. Gdyby był turniej w walce w MMA sędziów w kategorii Open, byłbym w finale razem z Marianem Ziółkowskim. No Marian by był na pewno. Tak albo nie, Piotrek. Tylko jest... no tak, byłbym w finale. Tylko nie może, sędzia nie może być jednocześnie sędzią i zawodnikiem, więc w tym jest też problem. Zamierzam wrócić na ławę do WK i wycisnąć więcej niż za pierwszym razem. W kwietniu, tak. No i koniec tej serii mamy, tak, to nie? Co prawda, łatwiutkę, bo oszukiwałeś. Nie, no co? No przecież... Tak albo nie miało być, a na scenarii ktoś pyta. Tak, no, ale łatwe było. Jakie wartości najbardziej cenisz w ludziach? Szczerość, honorowość, pomocność i empatia. Takie chyba może cztery najważniejsze. Ostatnio słuchałem wywiadu, w którym sędzia mówił o ambicjach sędziowania walk w UFC. Czy praca dla freaków nie jest przeszkodą? Czy wiadomo, jak UFC na to patrzy? No właśnie tego nie wiem, ale myślę, że na pewno znajdzie się nie jeden sędzia, który powie, że to jest amoralne i nie powinienem tego robić. Ktoś inny powie pewnie, że to jest moja praca i tak naprawdę sędziowanie freaków jest dużo trudniejsze od walk zawodowych, bo tam się więcej rzeczy możesz nauczyć. Freaki też, one reprezentują jakiś poziom. Jedne freaki są takie, powiedzmy, mniej szkodliwe dla całego otoczenia, a są takie freaki, które jak posędziujesz, to sam się źle z tym czujesz, po prostu masz kaca takiego moralnego i się źle czujesz. No na szczęście jestem w stanie gdzieś sobie tutaj wybierać walki, ale myślę, że zwracają na to uwagę, że czy sędziujesz freaki, czy nie. Czy możesz przedstawić swoje czasy, jak walczyłeś na Almie? Z kim rywalizowałeś? Czemu przestałeś walczyć? Jaki miałeś styl walki? No nie pamiętam z kim, bo to była pewno 30 jakichś randomowych chłopów, ale pamiętam, że jak na ADCC jeździłem, czy tam na jiu-jitsu, to tam się przewijały nazwiska, nie wiem, Kamil Mitosek, Rafał Świętej Pamięci Mox i Michał Materlawaczu, i Mamet nawet na tych grapplingowych zawodach walczył. Kiedyś to tam każdy po prostu jeździł, nawet jak walczył w MMA, to jeszcze na zawody jiu-jitsu. A na Almy, no to tam są takie, tyle jest nazwisk, że to nie wiesz nawet z kim walczyć. Tam przyjeżdżają ludzie z całej Polski. A jakie było drugie część? Jaki miałeś styl walki? Styl walki, no to oczywiście, że ja cały czas dążyłem do obalania i mielenia w parterze. Czemu przestałeś walczyć? Bo już byłem za stary, w sumie już stwierdziłem, że po turnieju z Gamrotem, bo byłem w turnieju z Gamrotem z Arbim Szamajewem, no to oni, ja teraz w tym roku kończę 40 lat, Gamrot ma 32 chyba, czy 3, czy nie wiem, tam on ma teraz. Więc oni jeszcze mieli parę lat przed sobą, ja już stwierdziłem, że to nie ma sensu. No i kwestie finansowe też, że to się niestety nie spinało nigdy. Nie? 12 lat temu z MMA był puchar i ewentualnie odżywka była, ale czasami mogłeś nawet jej nie dostać jeszcze, więc ten puchar był. Jakie masz najlepsze wspomnienia z dzieciństwa? Z dzieciństwa? Kurczę, ja pamiętam same takie niedobre rzeczy w sumie, że coś tam nawywijałem, albo miałem takiego sąsiada, gdzieś chodziliśmy, butelki zbieraliśmy, czy ślimaki, czy truskawki, czy kasztany po piwnicy. Takie w sumie przygody dziecięce. Nie? Coś tam, gdzieś tam szybę wybiliśmy, ktoś nas tam gonił, my kogoś goniliśmy i tak jakoś to wspominam, że tak jakoś szło przez to dzieciństwo. Czy pan sędzia, którego serdecznie pozdrawiam, brał udział w jakichś turniejach, zawodach itp.? Jeśli tak, to w jakiej dziedzinie? Czy MMA, czy brazylijskie jiu-jitsu? I jakie miałeś osiągnięcia? No to już powiedziałem, że jiu-jitsu, czy... Tak, no, jiu-jitsu to i do Portugalii. Jak pamiętam, że w niebieskich pasach chyba byłem trzeci, na dwa chyba szóstym. Na nadze byłem trzeci, gdzie to było, w Niemczech gdzieś, albo Frankfurt. Ale wtedy mam nadal purpurowy pas, a startowałem w czarnych, bo pamiętam, że tam coś w tych kategoriach było za mało i też tam byłem trzeci, mając purpurę, więc to było takie w miarę dobre.
No i ten turniej z Gamrotem, jeszcze przegrałem z Kajzerem, z Biciakiem Przemysławem z Olsztyna też. Jak gale w ogóle MMA były w dyskotekach, w linach, a sędzią był Krzysztof Kułak. Pamiętam, że moje walki to sędziował Kułak, dwie chyba. Jaki jest wymiar ochronny Okonia? Ochronny? A to pozdrawiam Tuszola, bo trzeba by zapytać z Bungee, bo on tam z karpiarzem, czy nie wiem, czy kim takim, czy antykarpiarzem, ale on się na rybach zna, ja się kompletnie na tym nie znam. Co sądzisz o obalaniu w boksie? Sianos? Chyba tak. Nie, bo to jeszcze robili to inny, i Najman to robił chyba ktoś. No i Mamet ostatnio obalił. Mamet nawet zrobił. No myślę, że no co, no nie powinno się to zdarzać. No skoro piszemy się na daną formułę, no to w tej formule występujemy. Nie możemy, nie wiem, iść na zawody zapasów i nagle kogoś strzelać sierpowymi. Nie możemy iść na boks i robić zapasów. Więc trzeba się dostosować, jeżeli się na coś zgadzamy i tego się trzymać. No takie są zasady. A czy to był ferwol, odruch, cokolwiek, no to już nikogo to nie interesuje. No trzeba panować nad swoimi odruchami. Nie? Jakie miałeś najdziwniejsze sytuacje sędziowskie i czy to były takie zdarzenia, których nie obejmował regulamin i po prostu nie wiedziałeś, jak się zachować? Najdziwniejsze? No to gryzienie na pewno w tych freakach było. Ale wiedziałem, jak się tam zachować, jak zareagować. Co tam dziwnego jeszcze? Ostatnio miałem, że lekarz wchodził w trakcie, jak wyliczałem w walce K1 na małe rękawice, tu na ostatniej gali, to lekarz zaczął wchodzić w ogóle sobie w trakcie wyliczania, to musiałem zapanować nad wyliczaniem i wyprosić lekarza. To też to było dziwne. Ostatnio widziałem, że była drzazga w palcu. Będzie pytania też. No. Ale to ja tu mam takie rozwiązanie już. Ja też od razu wiedziałem, jak to rozwiązać. Nie wiem, dlaczego Mark tak... Dlaczego ci sędziowie są tacy nerwowi? Dlaczego tak szybko chcą pokazać tą swoją dominację, że oni są najważniejsi? Jak czasami sędzia powinien być też człowiekiem i podejść do tego, wiadomo, jest regulamin, ale sprawę można też w oktagonie rozwiązać w inny sposób, a nie w taki nerwowy. I to pomaga. No ale to chyba te dwie. Kiedyś miałem jeszcze, że zawodnik włożył całą dłoń do buzi. Jeden był w dosiadzie na gali Brave. I włożył, złapał za dolną szczękę i z dosiadu ściągnął. Też to było dziwne takie w sumie, że coś takiego się mogło wydarzyć. A tak to jeszcze nic nie miałem. Mistrzu, podaj pięciu ulubionych zawodników w polskim i światowym MMA. Pozdrawiam. Pięć ulubionych. No to powiem tak. No oczywiście jako, nie jako sędzia, teraz będę to mówił, tylko jako fan też MMA, bo ja też oglądam MMA, się tym interesuję. No to charakter chyba pewnie Materla, bo daje te walki bardzo widowiskowe. Show. Będę tak sobie kategoryzował tych zawodników pod względem show, może Różal, niech będzie. Chociaż to nie mówię, że to też nie ma charakteru, ale tak bardzo, bardziej na show bym stawiał. No topka to Gamrot teraz, to tam podejrzewam, że może zabrać nawet tam pas tej kategorii. To polskie, zagraniczne, George St. Pierre pewnie. Za szacunek do sportu. No i Khabib chyba za to, że tam ten plan ciągle wykonywał, mielił i wygrywał. I potrafił też przerwać w jakimś tam momencie tą karierę, gdzie ona była u szczytu. Nie wiem, z jakichś tam pewnie względów swoich, jakichś prywatnych, ale potrafił zrezygnować z tego. Ale Khabib. Czy była jakaś walka, której byś nie chciał prowadzić, najchętniej o niej zapomniał, a nawet cofając się w czasie wymazał ją, by nie doszła do skutku? No mam paru zawodników, których już nie powiedziałem, że nie będę nigdy sędziował. No to może i takich, którzy się na przykład źle zachowali później, coś zrobili, jakieś głupoty. No to Popek jest pewnie taką osobą, bo sędziowałem jego walki na Fejmie chyba jedną albo dwie. No i
Nie chciałbym, żeby teraz ludzie, wiedząc, co on tam wyprawia, wracali, a on walczył i tam jest moje zdjęcie z nim, no ale no niestety, no też w sumie czasami podajemy komuś rękę, a on zrobi później jakąś głupotę i co, mam też tego zażałować, czy rękę sobie mam odciąć, no. Tak bywa z ludźmi. Czy walce Stasiak Soldajew dałbyś szansę wrócić Websterowi, mając na uwadze fakt, że był już w podobnej sytuacji ze Skijewem, a jego grappling jest na bardzo wysokim poziomie? No, ja wtedy dałem mu szansę wrócić z Eskijewem, to ja sędziowałem, pamiętam, i wrócił i jeszcze prawie został Stasiak bohaterem. Ale nie wypowiem się na temat reakcji czy zachowania sędziego, bo on był najbliżej. Ja może nie wiem, jakbym się tam teleportował w tą sytuację, to może bym dał, a może bym nie dał. Nie jestem w stanie tego ocenić, czy bym mu dał szansę. Sędzia, który sędziuje walkę, jest najbliżej, widzi reakcję ciała na twarz, oczy i tak dalej, i on na podstawie tego podejmuje decyzję. Raczej jestem takim sędzią, który daje szansę zawodnikom, takie to drugie życie, i póki co sprawdzało się to gdzieś tam, ta moja intuicja co do walki, ale w takiej sytuacji nie byłem, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy bym dał, czy bym nie dał szansę. Zależy, jakie argumenty by były za tym, że jeszcze jest w walce, a jakie, że już trzeba ją przerwać. To by przeważyło. Piotrek, jak oceniasz umiejętności wielkiego cesarza Najmanusa? No nie wiem. No, to jest jakaś zagadka dla mnie. Dlatego ja nie sędziuję, bo ja nie wiem, czego się tam spodziewać. Powiedziałem, że już jego walk, przepraszam. Nie będę sędziował, chyba to 2 lata już minęły. No bo ja nie wiem, co tam się wydarzy, nie chcę uczestniczyć w czymś, czego nie jestem pewien. Nie? Zazwyczaj jest tak, że sędzia, jak wchodzi do klatki, to wie, z jakim zawodnikiem ma do czynienia, jaki ma styl walki, poprzednie jego walki, a tutaj jest jakaś wielka niewiadoma i nie wiadomo tak naprawdę, a ja nie chcę w czymś takim uczestniczyć, więc nie wiem, jak ocenić styl. Nie? Jakim autem się poruszasz? Model, parametry, czy masz zajawkę na motoryzację? Nie mam zajawki na motoryzację, nie znam się na samochodach. Ważne, żeby był ekonomiczny i nieawaryjny, bo przemieszczam się bardzo dużo i awaryjność auta jest dla mnie bardzo ważna, żeby było jak najmniej awaryjne. A jaki model ja mam? Tak, model, parametry. No ja mam hybrydę Toyota Auris na razie. Co krzyczał Denis Załęcki do ciebie w walce z Mielańczukiem? To nie do mnie krzyczał. Czy lubisz Brondera? No, a czemu mam nie lubić? No, lubię. Gdybyś wygrał te 2 walki zawodowe, kontynuowałbyś przygodę z MMA? Chyba też nie. Nie, za dużo było czynników, które po prostu... Za dużo było wyrzeczeń, za mało. Byłem na takim etapie życia, że już potrzebowałem finansowo coś zyskiwać, bo już nie miałem 20 lat, tylko 30 i dla mnie to nie miało sensu. Jak to jest z tym rekordem pay-per-view na KSW Epic? Wywiady miały mały ruch przed galą. Skąd ten rekord? A jaki był rekord? Nie jest podany, ale że podobno 2-krotnie lepszy od najlepszego wyniku KSW. Co w część osób w to mocno wątpi? No to ja nie mogę nic podważyć, bo też nie jestem tam w tych słupkach, więc nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. No, trzeba ufać raczej organizatorom. Jeżeli ktoś tam zawyża, czy zaniża, nie wiem. Ja jakbym, raczej Polska jest takim krajem, że lepiej zaniżyć i powiedzieć, że się nie ma czegoś, niż się chwalić, tak. że się jest milionerem i się ma, bo to się zazwyczaj źle kończy. Więc nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Nie ocenię tego. Ankos czy Czerwony Smok? Też tego nie ocenię, ale na pewno są to topowe kluby w Polsce, no, nie tylko, że w Poznaniu, ale szczerze powiedziawszy, chciałbym, żeby kiedyś doszło do więcej walk Ankos, bo bardzo mało jest walk Ankos kontra Czerwony Smok. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy po prostu gdzieś się rozmijają, ale no idą łeb w łeb raczej te kluby, chociaż Ankos wygrywa Heraklesy cały czas teraz, nie? No to jak Heraklesy są jakimś wyznacznikiem, no to... Z sędziowskiego punktu widzenia, jak kopniesz niskorosłego w głowę, to będzie high kick czy low kick? U walce niskorosłego, którą ja sędziowałem parę lat temu, były zakazane kopnięcia na głowę, więc byłby to wykop bramkarski, jeżeli by to zrobił ktoś,
też normalny, a nisko rosły na nisko rosłego to jest high kick. Jarosz, wariacie, podaj swoją listę top 3 najładniejszych stópek w polskim MMA. O Jezus. Powiem wam szczerze, że zazwyczaj nie zwraca się na to uwagi. A no niestety chyba kobiety, które trenują MMA, to te stopy są takie chyba bardziej męskie się stają, więc nie wiem, czy one będą takie ładne. Czy Oleksiejczuk Team ma szansę namieszać w rodzimym MMA i jak oceniasz występy chłopaków? No ostatnio przegrał, obydwoje przegrali, bo w UFC przegrał starszy, młodszy przegrał na wyjeździe, a walki nie widziałem. Ja myślę, że ich najbardziej rozbija to ciągłe zmienianie jakby no, klubu może nie, bo oni otoczenie mają swoje, tam chyba zachowują, ale się przemieszczają. Raz był Ankos, tam wcześniej był Mirek, teraz jest teraz już są sami. I tak naprawdę szukanie takiego ciągle swojego domu, gdzie oni wygrywali, to było im niepotrzebne. W sumie po co zmieniać maszynę, która dobrze jest naoliwiona i daje dobre wyniki, bo obydwoje mieli teraz, obydwoje przegrali, więc może te zmiany w końcu zaczęły się teraz odbijać, że to już nie, niestety, jak się tak często zmienia klub, to też nie jesteś w stanie wyciągnąć tych złych rzeczy, bo jest za mało czasu, po prostu za mało czasu jeden trener się może przyjrzał, za mało drugi, oni w pośpiechu gdzieś działali może i moim zdaniem to ich trochę może zastopować, ale talenty na pewno mają, warunki mają. Myślę, że no, jak wyciągną wnioski z tych ostatnich walk, no to powinni iść dalej. Jaka była najlepsza walka, którą sędziowałeś? Najlepsza? No chyba Pawlak Błyszczyński, Babilon, to były dobre walki, takie pięciorundowe. Nie wiem, Pawlak chyba Błyszczyński 1 to była najlepsza. Taka. Pamiętam, że tam się bardzo dużo działo i, no i ten Ares tam po prostu robił wszystko, żeby zostać w tej walce i zostawał. I Pawlak za to robił wszystko, żeby go skończyć przed czasem i to tak 5 rund trwało. Było już pytanie o 5, a teraz 1 ulubiony zawodnik MMA. George St. Pierre. Czy była sytuacja, że za szybko przerwałeś walkę? Rzadko się to zdarza. No, nie, naprawdę mówię, że ja bardziej w drugą stronę ludzie mówią, że ja to jest, jak wchodzę, katmeni tak często mówią, że o Jezu, ty wchodzisz, to będzie krew, połamane nosy i będzie się w ogóle działo. A i tak rzeczywiście jest, że czasami jadę na galę i dostaję walkę, na przykład 1-3-5 kiedyś dostałem, tak nisko dosyć w karcie. A się okazało, że te 1-3-5 były najlepszymi walkami na gali, że potem bonusy pozgarniały i jakoś tak przyciągam te walki. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, czy moja osoba, czy to właśnie, że czuję walkę i daję możliwość wyjścia z jakiejś czasami opresji tym zawodnikom i że mam takie wyczucie. Nie wiem, ale za późne przerwania raczej, za wczesne to było, tak. Za wczesne to raczej nie... się nie zdarzają. Są sposoby na za wczesne przerwania, może nie będę o tym mówił, takie sędziowskie nawet. Czy sędzia może obstawiać walki na gali, na której sędziuje? No nie może w ogóle obstawiać. Nie wiem, czy w ogóle może jakieś sporty obstawiać, ale wiem, że na pewno walk no nie może, nie powinien, źle to wyglądałoby i tak, no myślę, że to jest zakazane. Wymarzona walka, którą chciałbyś sędziować? No to pewnie main event UFC, nie wiem, jakiegoś, jakiś pas może, nie wiem, pewnie coś takiego, Jarosz, każdego sędziego taki main event UFC pewnie. Jarosz Amancie, czy byłeś kiedyś podrywany przez ringers, bo nawet jesteś przystojniakiem, czy jednak nie wykazały nigdy zainteresowania, bo wiedzą, że stawki, jakie dostajecie, nie pozwalają na życie w stylu glamouru? A skąd oni wiedzą, ile my zarabiamy? Przecież to jest ukrywane. Internauci wiedzą wszystko. Nie chwalimy się. Ale nie, no jak jesteśmy na gali, to każdy ma też swoją pracę. My sędziowie my jesteśmy zajęci swoim. Ktoś tam, czy numerkowe, to było to panie, nie wiem, czy to się dobrze mówi, numerkowe, chodzą i mają swoją jakby pracę, więc to nie ma jakiejś tam relacji takiej, że ktoś szuka jakiegoś kontaktu, każdy jest w pracy. Nie? To tak samo jakbyś pracował w biurze i byś chodził za sekretarkami, nie wiem, czy
osobami płci przeciwnej i szukał jakiegoś kontaktu. No jesteś w pracy, nie porównując już oczywiście do pracy na przykład ginekologa, gdzie co on jest profesjonalistą i tak dalej. Więc to jest nasza praca i musimy się tym zająć w pracy. Jarosz Amancie, czy masz kompleks Don Casio, bo parę razy cię nazwał Jaroszem Kaloszem? To Kalosz to pasuje do mojego nazwiska. Nawet wczoraj słyszałem, ktoś tam powiedział, że Jarosz, o, sędzia Kalosz, ale nie obrażam się na to, bo friki oczywiście mają zawsze swoje zdanie i oni wiedzą najlepiej. Aha, kompleks Don Casio. No tam, z tego co wiem, to tam każdy ma kompleks Don Casio, tak chyba do wszystkich osób. Ja mu werdyktu nie zmieniłem, to tym bardziej tam miał prawo nazywać mnie, że mam jego, że mam kompleks i tak dalej, więc nie mam kompleksu Don Casio. Jarosz Słodziaku, czy boli cię fakt, że nie możesz sędziować Fenu, bo tam karty rozdaje Piotr Michalak? Nie zależy mi na kolejnej już pracy, bo pracy mam bardzo dużo, ale boli mnie to, że ta taka niezależność sędziów tam zostaje troszeczkę nadwyrężona, że oni idą w zaparte zawsze, nie próbują nawet zatrudnić innych sędziów, tylko oczywiście taka rywalizacja sędziowska też jest dobra, że przychodzi ktoś inny i podnosi poziom, czy się stara, to powoduje, że ten sędzia, który tam jest, też będzie lepiej sędziował. I to mnie boli, że organizator jest tak zamknięty, że po prostu nie chce nawet zmiany, tylko narzuca coś sam i twierdzi, że tak jest dobrze, a nie do końca chyba tam jest aż tak dobrze. Dlaczego już nie sędziujesz na Grądzie? Ponieważ nie dogadywałem się z sędziami z boksu. Nie miałem takiego wsparcia też od organizatora. Miałem inną wizję jakby tych zasad, że stwierdziłem, że mówię między innymi uderzenie w krtań nie powinno być uderzeniem legalnym, że obalanie w czasie walki bokserskiej i wygrywanie tak walki też nie powinno mieć miejsca, bo to jest faulowanie. No i gdzieś tam się rozminęliśmy w tym, że ja szedłem w zaparte, że tak nie powinno być. Sędziowie z boksu twierdzili, że w boksie po prostu jest TKO, jak się uderzy w krtani się wygrywa. Jednak Gromda to są gołe pięści. No i nie walczyłem, tak powiem szczerze, o tą Gromdę aż tak, bo to było takie dodatkowe. Lubiłem tam sędziować, bo ja lubię takie formuły mocne. Ale sam też nie walczyłem o to, żeby tam być. Troszeczkę odpuściłem z tego względu, że mówię, no jeżeli będą uderzenia w krtań, będzie obalanie i tam wystąpiła chyba dwa razy kontuzja, zerwane wiązadła w kolanach, no to jest już niebezpieczne. Uderzenia w krtań jest niebezpieczne dla życia. No a obalanie i powodowanie kontuzji to jest sposób na wygranie walki, też mi się to nie podobało po prostu. No i tak się rozeszliśmy. Dostałeś kiedyś oferty sędziowania z jakichś zagranicznych organizacji typu Octagon czy Ares? Jeśli tak, to jak porównasz ich stawki do naszych gal? Na Brave'ie byłem, ale to Brave jak był w Polsce. I byłem w Chorwacji, teraz mam jakąś w lipcu mam ofertę z Chorwacji, żeby polecieć tam. Powiem szczerze, że mam bardzo dużo pracy w Polsce, więc co tydzień jeżdżę i jest gala piątek, gala sobotę, więc nawet nie szukam zagranicznych gal. Z tego co wiem, to Octagon głównie to Czechów zatrudnia, więc tak z Polakami średnio, bo chyba żaden Polak tam, chyba jeden, Grzegorz Szczepaniak chyba, Szczepanik, no on tam chyba jeździł. To też nie jest tak, że organizatorzy dzwonią do sędziów i mówią, ej, zapraszam cię tutaj, bo ty jesteś taki super. To raczej polega na tym, że sędziowie wysyłają maile czy prośby do organizatorów z zapytaniem, czy na przykład mogliby u nich sędziować, że to by był zaszczyt. Ja wiem, jak takie maile wyglądają do UFC, że tam piszesz, że to jest zaszczyt, żeby tam się znaleźć i tak dalej. Oni wtedy gdzieś tam weryfikują twoją osobę. Weryfikują twoją osobę i wtedy możesz takie zaproszenie dostać, ale zazwyczaj to polega na tym, że niestety trzeba się troszeczkę prosić, czy tam dopytywać o to sędziowanie, a jak ja mam
tak dużo pracy, no to nie bardzo będę. Chociaż nawet ja mam taki charakter, że za bardzo nie lubię się też prosić. Wolałbym, żeby to było rozstrzygane na takim stopniu, że masz, sędziujesz, oglądają, patrzą, czy popełniasz błędy i jak dobrze sędziujesz, to dostajesz pracę, dostajesz angaż. No właśnie, może nie ranking, ale tak, żeby to ktoś wybierał i patrzył na jakość sędziowania, a nie to, czy nie wiem, czy ktoś nam się opłaca, czy coś zyskamy dzięki temu i tak dalej, bo często to wygląda w tych nawet relacjach międzysędziowskich, że no to ja cię zaproszę tutaj, to ty mnie zaprosisz na tą galę i to jest taki, nie podoba mi się, że ty stajesz się takim handlem jakby wymiennym, gdzie moim zdaniem no, sędzia powinien być osobą, którą zatrudniamy za to, jaką prezentuje jakość sędziowania. Jarosz Kocurze, jaka jest twoja opinia na temat zachowania Godarda w walce Wilkłacz Przybysz i jak ty byś się zachował w tej sytuacji? To już mówiłem, to już było temat chyba z pół roku temu to było. To mówiłem, że interpretacja tego, co się dzieje w oktagonie, należy do osoby, do sędziego. Jeżeli on zinterpretował, że kopnięcie było nielegalne, ale intencją zawodnika nie było kopnięcie w głowę, czyli w strefę zakazaną i poszedł linią swoją tam wybraną, gdzie w regulaminie rzeczywiście troszeczkę popełnił tam błąd, bo połączył ten punkt faulu nieumyślnego i odjęcie punktu, bo jeżeli faul jest nieumyślny i odejmujemy punkt, to on się przekształca w umyślny jakby. I on o tym nie powiedział. Ale regulamin walki MMA jest tak stworzony, że rzeczywiście są tam luki na to, żeby sędzia mógł ze swojej perspektywy się tam wypowiedzieć, czy powiedzieć, jak jego droga tej interpretacji wygląda. On wybrał taką drogę, ja bym wybrał inną, bo gdzieś byłem uczony od zawsze, że te kopnięcia w parterze są kopnięciami mocnymi, takimi faulami i zazwyczaj są intencjonalne. No i każdy ma jakby swoje zdanie na ten temat, każdy ma jakieś przykłady, może podać, że tak według niego jest. Ja bym postąpił inaczej. Czyli pewnie bym dał dyskwalifikację i uznał to jako faul umyślny. Czy w walce Mamed versus Adamek odjąłbyś punkt Mamedowi za obalenie? Ja bym nie odjął. Co prawda, to właśnie powiedziałem, że to sędziowanie zero-jedynkowe i zachowanie sędziów takie zero-jedynkowe nie zawsze jest dobre. Mogę podać parę tych przykładów, między innymi ta drzazga ostatnio w nodze na gali PFL. Sytuacja Andrzeja Kościelskiego na fenie z Cezarym Wojciechowskim i odjęcie punktu w walce Szewczyka. Tam doszło do jakiejś wymiany słownej. Czy na przykład tutaj walka Mameda i Adamka i te obalenie i skutek, czy następstwo tego obalenia, co było, no nic się tutaj nie stało, przepraszam. Ale no jeżeli jest w regulaminie, że nie można obalać, no to sędzia może zachować się tak, jak się zachował, a może mógł się zachować inaczej, mógł dać ostrzeżenie. Nie ma czegoś takiego, że jest najpierw ostrzeżenie, drugie ostrzeżenie, minus punkt. Może być ostrzeżenie, może być od razu minus punkt, może być od razu dyskwalifikacja. Bo na przykład jeżeli po obaleniu by się okazało, że Adamek skręcił kostkę, to by to poszło od razu w dyskwalifikację i to był ten sam faul, bo on obalił, tylko że następstwem była skręcona kostka. Jeżeli było obalenie i on wstał, uśmiechnął się tak naprawdę, ten od razu Mamed powiedział, że przepraszam i tego już nigdy nie zrobił tak naprawdę dalej, no to można by to uznać za faul pierwszy, taki nieumyślny, przeprowadzić rozmowę, powiedzieć, słuchaj, nie rób tego, bo już następne wejście w nogi czy inny faul kończy się minus punktem. Więc jest ta furtka dla sędziego, dla jego interpretacji i czasami ktoś powie, że pójdzie w tą, a interpretacja, a drugi pójdzie w tą. Nie, to zależy od sędziego w oktagonie. Czy akt wandalizmu to przejaw debilizmu? No tak. Panie Piotrze, co myślisz na temat słów Martina Lewandowskiego po kopnięciu Kuby Wilkłacza w głowę Sebastiana, a konkretnie Martin powiedział tak: kopnięcie Wilkłacza to ferwor walki, na pewno to nie było intencjonalne i teraz uwaga, wjeżdża argument, szczególnie, że ten gość wygrywał walkę. Co to ma do rzeczy, że wygrywał? A gdyby to była pierwsza runda, to brzmi jak: wysoki sądzie, mój klient jest bogaty, ukradł to złoto, ale nie chciał, taka była okazja, gdyby był biedny, no to inna sprawa.
No to zgadzam się tutaj, co było napisane, że to nie jest żaden wykładnik, że ktoś wygrywa walkę. Wiem, że Mark Goddard użył też tego sformułowania, że wcześniej nigdy tego nie zrobił, że żałował i tak dalej. To są argumenty w ogóle poboczne, na które sędziowie nie powinni zwracać uwagę, że ktoś żałuje faulu, że ktoś nigdy tego nie zrobił. No przecież nie będę tak drastycznie porównywał do przykładów, nie wiem, ludzi, którzy robią bardzo złe rzeczy i pierwszy raz, nie wiem, zgwałcił ktoś kobietę i co, powiemy, że to jest pierwszy raz, to on nigdy tego nie zrobił, chodził dzień dobry na klatce, mówił, zakupy nosił. Nie ma to żadnego znaczenia dla sędziego. Dla sędziego są ważne to, co widzi, to na czym ma się opierać, czyli na tych faktach, a nie na tym, że ktoś żałuje, że ktoś był zawsze grzeczny, mówię, uśmiechnięty i że wygrywał walkę. Przecież możesz wygrywać walkę, tak? A nagle się okaże, że w trzeciej rundzie łamiesz śródręcze, albo nie wiem, wiązadło twoje nie wytrzymuje i wiesz, że najprawdopodobniej tą walkę przegrasz przed czasem przez tą kontuzję i popełniasz taki faul, na przykład, żeby, nie wiem, może przedłużyć walkę, żeby coś zyskać. To nie są argumenty, więc myślę, że tutaj się nie zgadzam. Ma pan jakieś ulubione uniwersum typu Marvel, Harry Potter, Władca Pierścieni i tak dalej? Kurczę. Nie no, Harry Potter to na pewno nie, Władca Pierścieni to też nie. Myślę, że Marvel. Fantastykę wszystko. No ale Marvel będzie najbliżej. Jakie jest pana największe marzenie podróżnicze? O ile jest niespełnione? No to Stany, Tajlandia, dużo tego jest. Myślę, że jeszcze mam czas na podróże, chociaż tak już dużo pojeździłem, polatałem. Gdzieś zawsze na to zwracałem uwagę, żeby zwiedzać i tak spędzać czas i wydawać pieniądze na takie rzeczy, które gdzieś tam potem pamiętamy. Ale Stany, Tajlandia, no Afryka pewnie, to jeszcze mnie czeka. Ile jednostek treningowych i jakich robi pan aktualnie w tygodniu? Ja to wszystko robię, tak naprawdę od tenisa, teraz byłem z Maciej Iwański, to jest taki jeden z topowych trenerów tenisowych, to mi się udało gdzieś tam jakąś lekcję tenisa, rower i pływam i tarczę zrobię i pójdę na jiu-jitsu i biegam, więc ja akurat sporty, co całe życie uprawiałem, wszelakie, więc nie mam tak podzielone, że robię tyle i tyle w tygodniu, tylko wstaję rano, mam ochotę iść na rower, to idę na rower, mam ochotę pływać, to idę pływać, mam ochotę biegać, to biegam i nie zwracam uwagi, czy to jest piąta, szósta, czy siódma, czy trzecia jednostka, jak mój organizm tego potrzebuje, to robię. Gdybyś miał wybór sędziować wszystkie gale UFC po normalnej stawce, jaka tam panuje, wybrałbyś to, czy jeden raz friki za 1 000 000 zł? No i to jest kwestia finansowa. No ja jako już wielokrotnie mówiłem, że finanse nie są dla mnie najważniejsze, więc wybrałbym UFC. Siemanko. Po stawce, która tam jest. Siemanko, jak oceniasz naszych polskich sędziów? Czy jesteśmy top światowy? I czy masz swojego ulubionego sędziego? Jesteśmy. To na pierwsze, że czy jesteśmy dobrymi? Myślę, że jesteśmy. Że Łukasz Bosacki od początku kariery sędziowskiej, jak można w ogóle jako sędziego karierę nazwać, czy tego zawód sędzia, on sędziował zawsze równo i dobrze. Teraz tworzy się bardzo dużo sędziów, bo oczywiście wszyscy myślą, że to jest taki łatwy zawód i sobie zostaniesz sędzią i będzie fajnie, jeszcze nie wiem, będziesz zbierał same pochwały. Tak nie jest, ale no w Polsce jest dobry poziom, a co do autorytetu, tak, no Mark Goddard długo był. Ostatnio mówię, te parę sytuacji, on jest nadal cały czas dobrym, topowym sędzią, tylko że mi brakuje tego, że to ego sędziowskie jest tam za duże i on właśnie nie potrafi spojrzeć z drugiej strony, czy nawet się przyznać rzeczywiście, że ktoś inny mógł mieć inne zdanie i też mogło być na przykład dobre, albo mogło być rzeczywiście trafne. On idzie w zaparte jakby do końca, oczywiście jest szefem tam IMAF-u, czy był, jest tym sędzią z takim dużym autorytetem, ale to ego czasami przerasta sędziów i to mi się w sumie tak nie podoba, no ale nadal on jest najlepszym sędzią, ma największe walki, dostaje na, bo nie mówię o Herbie,
No bo on jednak i fizycznie już nie nadąża i te przerwania nie są dobre. Ja rozumiem, że był pierwszym sędzią, jednym z pierwszych z Big Johnem tam, czy jest najdłużej, ale no, doświadczenie jest ważne, ale co dalej, wiadomo, trzeba wiedzieć, kiedy skończyć tą karierę sędziowską i też jej nie ciągnąć na chama jakby. Schabowy, ziemniaczki i mizeria, czy gulasz, kopytka i ogórek? Schabowy. Co z wynikiem Jóźwiaka z gangreną? Jak sądzisz, kto wygrał tak naprawdę i czy protest byłby rozpatrzony pozytywnie? No, to był boks. Z tego, co oglądałem, to Jóźwiak wygrał tą walkę, Paweł. Jeżeli patrzysz na te ciosy i na to, co się działo w pierwszej i drugiej rundzie, bo trzecią rundę mógł przegrać ewentualnie. Jeżeli podstawą do oceny tej walki była liczba ciosów, czyli klikanie, oni na klikaczach działali, to są takie urządzenia, jak w samolotach zliczają na przykład pasażerów, no to sędziowie z boksu też nad czymś takim pracowali. I tam na tej gali też się to zdarzyło. No to moim zdaniem to był błąd, że oni w taki sposób oceniali walkę. I czy można było zmienić werdykt? Każda zmiana werdyktu to jest, pamiętajcie, że za tym idzie też bukmacher. I nieczęsto organizatorzy chcą to robić, bo ponoszą za to ogromne straty albo żegnają się z bukmacherem, jakimś sponsorem głównym. Więc to jest na pewno ważne. A my, sędziowie, czy możemy zmieniać takie werdykty? No mogli, nawet organizator mógł powiedzieć, że on się nie zgadza i zmienia werdykt. Nie ma związku, nie ma, nikt tego nie kontroluje. Więc takie zmiany werdyktu, jeżeli organizator stwierdzi, że on sobie zmienia werdykt, to on przyjdzie i powie, zmienia werdykt, ale podważy swoich sędziów. To będzie się wiązało z tym, że powinien też ich zwolnić, bo jeżeli zmieni werdykt, a zostawi sędziów, no to może znowu wrócić do punktu, w którym był i to nie ma sensu. Kto jest twoim wzorem w życiu? Wzorem? Kurczę, moi rodzice chyba. Czy dałbyś radę panu Dudzikowi, sędzi Anny Marii Wesołowskiej, próbującemu wyprowadzić się do aresztu sądowego celem odbycia kary porządkowej wyznaczonej przez sąd? To jest jakiś pewnie policjant, tak? Nie wiem, czy jest strażnik? To był taki gruby, pamiętam, wyprowadzał sędzia. Ten był taki program. Kurczę, pamiętajcie, że to tak jak w fizyce, że ta masa i ten nie zawsze się ten przekłada tutaj. Może być ktoś sprytny, szybki i elastyczny. Panie sędzio, proszę podać 3 nazwiska zawodników, których najłatwiej się sędziuje i nie sprawiają problemów w walce i 3 przeciwieństwa, czyli tych, którzy ładują palce w oczy i ogólnie faulują. No, przeciwieństwa, dobra, to najpierw zacznę. No, Sianos też sprawiał problemy. Pamiętam w MMA bił w tył głowy. To są tacy zawodnicy, którzy nie panują nad emocjami, nie panują nad tym, co robią, czyli gdzieś tam biją na oślep i czasami gdzieś tam takie instynkty aż zwierzęce się w nich odzywają, to na pewno mogę powiedzieć Marcin Siano ze Frikach, jest tego bardzo dużo, oni tam w ogóle czasami to zapominają, że to jest gala na zasadach sportowych. A tu chodzi o Friki czy o normalne jeszcze? No, w ogóle nie ma rozdzielenia. Tak? No to u sportowców myślę, że raczej większość panuje nad tym, że dobrze się raczej mi sędziuje. Najlepiej. Gdzie jest najmniej fauli? Nie wiem w sumie. Nie mogę tak. Raczej ja jestem. W sporcie raczej nie ma problemów. We frikach jest dużo więcej, więc nie będę też wymieniał może, ale w sporcie raczej każdy rozumie zasady. Czy Janusz Pindera to bokserska pantera? Ja mi się dobrze rozmawiało zawsze z panem Pinderą na Gromdzie właśnie. Ma wiedzę, jest taki spokojny, potrafi wytłumaczyć, że myślę, że jest panterą, tak? Tak. Może być panterą, no. Jarosz Słodziaku, kto ci tam wszedł do klatki podczas starcia Linkiewicz z Lexi Chaplin i czy miałeś ochotę go spacyfikować? No właśnie to był lekarz i tak mi, że dzisiaj też go przeproszę tutaj, bo mi się tam wymsknęło tak. Ja chciałem powiedzieć, żeby wyszedł, bo mnie to troszeczkę to tak wybiło z rytmu wyliczania. Mówię, co on tu robi, nagle wchodzi taki pewny siebie, a to była formuła K1, a on myślał, że to jest formuła MMA, bo te formuły w fikach się mieszają. Jeżeli jest MMA i jest knockout, to napadła, to on już zaczął biegać. No i tam brzydko powiedziałem jedno słowo, ale przeprosiłem go, szybko się tam zreflektowałem.
No i a co to jakie pytanie, co powiedziałem? Nie. Chciałeś go spacyfikować. Nie, no powiedziałem, że ma wejść szybko i tutaj nie wchodzić i nie zawracać głowy, bo wyliczam zawodniczkę. Czy ktoś chociaż ostatnio słyszałem, jak zawodnik w ogóle coś, co on powiedział? Aha, że coś miał jakąś, coś go bolała noga, że ja do niego powiedziałem, a to jest oczywiście bzdura i ściema, że a Jarosz powiedział do mnie, zamknij mordę i walcz. Kto jest lepszy, Kieras czy Piotr Jarosz? Kieras, zależy w jakie, no w MMA to pewnie ja jestem lepszy, a w samym boksie, no Kieras pewnie jest lepszy w boksie. Trzy, twoim zdaniem, największe błędy, jakie popełniłeś będąc w klatce? Trzy największe, no to jeżeli patrząc na bekus, no to zaliczając to jako błąd, to jest błąd. Są błędy, które nam uszły mi na sucho. Też są takie błędy sędziowskie, które po prostu nie powodują żadnej zmiany w wyniku czy w przebiegu walki. Miałem taki błąd w Chorwacji na KSW, gdzie Page się bił z Torresem i Page kopnął Torresa w parterze w głowę. No ale Torres jest takim zawodnikiem, że on był już tam gotowy i tak naprawdę mówi, że okej, okay, że wszystko jest dobrze. Ja zatrzymałem walkę, ogłosiłem, że jest faul i zabrałem pozycję Torresowi z góry jakby i wróciłem od stójki, a zapomniałem jeszcze odjąć punktu Page'owi, a powinienem mu odjąć punkt, ale w przerwie między rundami, znaczy po pierwszej rundzie, zapytałem się, czy mogę to zrobić kogoś tam, nie będę mówił kogo, pod klatki, czy mogę teraz odjąć ten punkt i dostałem informację, że nie. A później się okazało, że mogłem to zrobić i to uważam też za błąd. Na szczęście nie, Torres wygrał wszystkie trzy rundy i to nic by nie zmieniło. Gorzej by było, gdyby Page wygrał na przykład dwie rundy, Torres jedną i ten punkt by zaważył na wyniku końcowym. Więc zdarzają się takie błędy, które nie wpływają, nie zmieniają werdyktu, nic się nie dzieje, ale myślę, że ta bekus, no to kontuzja, no i Page. Z tym nieodjęciem punktów, to myślę, że to są takie błędy. Czy twoim zdaniem należało zmienić decyzję po proteście w ostatniej walce Wikłacz-Przybysz? No właśnie z tymi zmianami decyzji jest tak, że no ogólnie nie zmieniamy tych decyzji, że trzymamy się tego, co jest w czasie realnym, czy w trakcie walki tutaj. Ocena Marka jest taka i my też nie możemy powiedzieć, że mamy, kierujemy go w tą stronę. No, podał argumenty na swoją jakby obronę, jak on to zrozumiał, jak on to zinterpretował. To mówię, to ta wódka, którą tutaj pijesz, to jest, może być do połowy butelka pusta albo do połowy pełna i to jest ta sama sytuacja, więc ty powiesz, że jest pełna do połowy, a ja, że pusta i teraz będziemy się tutaj wspierać, więc jeżeli nie ma tych błędów regulaminowych i proceduralnych, takich typowych, no to sama ocena sędziego to jest jego jakby droga, którą wybrał i nie możemy kogoś wciskać, że nie, że, to, że nasza jest ważniejsza. Więc dał usprawiedliwienie, jakby usprawiedliwienie, no dał argumenty na swoją wizję i, no i to wystarczy. Dlaczego sędzia Michalak jest tak nielubiany przez innych sędziów? Ja nie wiem, czy jest przez wszystkich nielubianych, bo jednak pracuje dalej. Pewnie są jakieś powody. No, coś musiało się stać w tym gronie sędziowskim, że z nim nie współpracują. No i tyle. No. Czy liczysz jeszcze na to, że będziesz sędziował na UFC? Czy liczę na to? No ja już dopiero sędziuję 5 lat. Myślę, że jeszcze mam czas, więc jeszcze jak będę pracował i skupiał się, oczywiście może to nie wystarczy, ja zdaję sobie sprawę, że może ktoś powiedzieć, że jednak to jest za mało, co robię, że może te friki gdzieś mi przeszkadzają, a liczę, może nie, że liczę, ale pewnie jakby się udało, to bym się na pewno z tego cieszył, to jest marzenie każdego sędziego, żeby sędziować w UFC, tylko sędziowanie w UFC jednokrotnie, dwukrotnie, no to czułbym taki niedosyt, albo bym stwierdził, że skoro ktoś mnie wziął raz czy dwa i mnie nie bierze więcej, to znaczy, że albo jestem słaby, albo się stwierdzi, że się nie nadaje, no bo jaki argument można by podać, jeżeli sędzia, myślę, że UFC to jest tak duża organizacja, że finansowe tam przeloty to nie są dla nich problemy,
A może kiedyś się tak zdarzy, że sędziowie z UFC, nie wiem, narobią tyle problemów, że oni stwierdzą, że szukamy gdzieś w Polsce i polecę ja. Czy według Ciebie low kick powinien być oceniany przez sędziów punktowych i czy jest jakakolwiek zmianka o niskich kopnięciach w zasadach oceniania walk MMA? Nie, to są efektywny striking, czyli striking to są i ręce i nogi. Jeżeli kopiesz i to robi wrażenie na sędziach, to jest punktowane, czyli kopniesz midla, czy kopniesz lowa, nie wiem, wystarczy, że kopiesz lowa, a ktoś zmienia pozycję, czy kopiesz lowa i powstaje wybroczyna, czy siniak, to jest efekt, który powstał wskutek kopnięcia, więc on jest punktowany. Ktoś powie, że czy tak samo jak ręce, efektywny striking to jest jako ogół, czyli idło i ręce i nogi. Jeżeli jesteś w stanie kogoś przekopać za przeproszeniem całą walkę, no to wygrasz tą walkę samymi kopnięciami, jeżeli one są efektywne, czyli robią wrażenie. Skoro sam wybierasz swoich punktowych, czy nie jest niekiedy ci wstyd za ich punktowanie? Miałeś kiedyś rozmowę wychowawczą z którymś? Ostatnia walka z kiby to jest kradzież w biały dzień, a przykładów można podać sporo, gdzie byłeś klatkowym, a na punkty leciały wały. No to tak, słowo wał to w ogóle będę bronił, że to nie jest tak, że oni sobie przychodzą, dubią w nosie, patrzą na, za przeproszeniem, właśnie dziewczyny, które noszą numerki, czy gadają, czy sobie SMS-kują z kimś, tylko oni tam przyjeżdżają do pracy i rzeczywiście są skupieni na tym. Staram się przejść zawsze, przypilnować. Ja nawet mówię czasami, skup się, bo to jest ważna walka, pamiętaj, rób to rzetelnie i tak dalej. Więc rozmowy oczywiście, że są. Czy ja przeprowadzam takie rozmowy, czy na KSW mamy rozmowy z Bronderem też, czy Łukasz Bosacki, jak jest sędzią głównym, też rozmawiamy o tym. Ja się pytam ich, no, dlaczego tak, jakie argumenty podają, widzę, rotujemy tych sędziów punktowych, bo rzeczywiście my ustalamy tych sędziów, a nie coś tu ciągle lata, nie? Taka muszka mała. Muszka, nie, mrówka to była, dobra. No dobra. Więc my nie możemy tego olać, bo finalnie, zobacz co się stało w walce z Kibińskiego. Przecież ja dostałem falę krytyki, że w ogóle korupcja w Polsce jest, że ja chciałem jakieś pieniądze za odwołanie, za protest, gdzie w Polsce są takie zasady, że jeżeli ktoś protestuje po to, żeby tych protestów nie była lawina, że w Polsce jest korupcja, że jest oszukany i tak dalej. Oczywiście ktoś używa słowa wał, oszustwo i tak dalej, kradzież. Nie wygląda to dobrze, jeżeli tak się mówi dla nas, ale ktoś może mieć takie odczucia. No, mogę powiedzieć, ja oglądałem tą walkę i dla mnie też wygrał ten Włoch, ale nic nie mogę z tym zrobić, bo nie ma związku, nigdy się nie zmieniało tych werdyktów, bo takie zmiany przysporzą jeszcze więcej problemów. I walki spitowe, czyli takie walki dosyć bliskie, a to była walka w miarę bliska, tam chodziło o jedną rundę, to nie było, że Włoch trzy rundy wygrywał z Polakiem, tylko tam była trzecia runda, pierwsza klarowna, druga była bliższa. I też czasami mówię, ten realny odbiór walki spod oktagonu się różni z tym, co jest na nagraniu czy wideo. Przecież na wideo nie stwierdzimy, czy ten cios rzeczywiście robi wrażenie, czy on jest mocny. Wystarczy, że zrobić w sobie takie doświadczenie w domu, że wyłączyć, oglądać walkę bez dźwięku, bez komentarzu i bez po prostu też nie słyszysz tych ciosów, bo jak już masz jeszcze komentarze, jeden krzyczy, drugi tam coś komentuje, to w ogóle nie jesteś w stanie wychwycić, czy ten cios robi wrażenie, a z samego nagrania, mówię, kopnięcia, na przykład bardzo, bardzo to nie oddaje, tym bardziej jak jest walka stricto stójkowa, bo jak jest walka graplersko-zapaśnicza, to nie potrzebujesz tej efektywności, czy tych ciosów, które robią wrażenie, oceniać, bo masz pewnie pozycje, jakieś próby poddań i tak dalej, a tu była walka mocno stójkowa, tak naprawdę trzy rundy stójkowe i to oglądanie z wideo, one troszeczkę nie ma sensu. Mówię, musimy zaufać tym sędziom, którzy tam są. Jeżeli są, taka jest trójka i oni rzeczywiście w mojej ocenie źle to zrobili, to ja robię wymianę, ja się nie zawaham. Po prostu to są oczywiście moi koledzy, ale to jest nasza praca, to jest rzetelność. Ja nie mogę trzymać kogoś i mówić, ty jest dobrze, klepać go po plecach, że zdarzył ci się błąd. Nie zmieniamy werdyktów, ale zmieniamy sędziów. Jeżeli ja się mylę, to ja jestem w stanie
zrobić sobie odpoczynek, cofnąć się na mniejsze gale, tam reperować swój wizerunek, czy to skupienie, bo to też może być, że oni są czasami mniej skupieni. Oczywiście to nikogo nie obchodzi, czy ktoś ma prywatne problemy, to jest praca i nie możesz przynosić tego, masz być stuprocentowo wydajny i dobry w tym, co robisz, ale dla mnie lepsza jest zmiana po prostu sędziów punktowych, a tym bardziej, jak oni będą wiedzieć, że jest coś takiego właśnie, że ktoś ocenia i może zmienić ich i mogą stracić pracę, to właśnie wtedy będzie powodowało, a nie, że zmienię werdykt i oni stwierdzą, no dobra, zmienił werdykt, to drugi raz też zmieni, trzeci raz też zmieni, a ja sobie będę tutaj dla zabawy na przykład. Czy gdybyś wiedział, że na przykład przez friki nie będziesz mógł sędziować w UFC, podjąłbyś się tego mimo wszystko? Nie. Co uważasz na temat Marka Goddarda i jego niechęci do dyskwalifikowania zawodników? No, to ja mogę mieć niechęć do, nie wiem, co tam mogę sobie wymyślić, że mam niechęć do jakiegoś innego podpunktu regulaminu i nie będę się do niego stosował. Na przykład mam niechęć do podnoszenia walki w pozycjach biernych, czyli jeżeli jest brak aktywności, nie ingerowania w walkę, bo sędzia powinien być niewidoczny, ale z drugiej strony jak nie ingerujemy w walkę, no to może się ona stać po prostu zabetonowana, zniszczona, a przez to się tworzy problem dla sędziów punktowych. Oni nie wiedzą wtedy, jak taką walkę oceniać, gdzie się nic nie dzieje. Tak naprawdę muszą zwracać na szczegóły, na jakieś tam już następne elementy oceny walki. Nie ma efektywności ani strikingu, ani grapplingu. Więc ja jakbym powiedział, że ja nie ingeruję, niech tam się dzieje, to bo mam taką niechęć do czegoś. No nie, to jest dyskwalifikacja, to jest jeden z punktów regulaminu. My nie możemy sobie wybrać i powiedzieć, no ja nie lubię tego robić. No jeżeli jest sytuacja, że trzeba kogoś dyskwalifikować, no to dyskwalifikujemy. Jarosz Kotku, oceń seksapil Mariany Schreiber i czy imponują ci jej poglądy? Nie, aż tak nie zagłębiam, nie mam na to czasu, nie oglądam konferencji freakowych. Znaczy oglądam czasami, ale nie wgłębiam się już w to, jakie oni tam mają poglądy polityczne czy życiowe. No a pani Marianna to też to nie jest, ja nawet nie zwracam na to uwagi, bo jestem w związku, więc nie oceniam. Czy Sianos obnażył kondycję i poziom polskiego boksu? Nie oglądałem walki, bo widziałem tylko fragment już kończący, gdzie trafiał i jeżeli on rzeczywiście trafiał. Ja bym na to nie patrzył, bo przecież zawodnicy MMA bardzo często, ja mogę podać, Jan Logik przecież walczył z Mateuszem Polskim, gdzie on jest z kickboxingu bardziej Logik, ale to bliżej niż MMA, ale byli zawodnicy, Rutek był przecież, który poradził sobie też z profesjonalnym pięściarzem. I Rutek z zapasów się wywodzi. Z zapasów, czyli tak naprawdę nie miał za dużo wcześniej z boksem, więc ja nie dyskwalifikowałbym zawodników MMA w takiej pracy z bokserami, bo oni są strasznie niewygodni. Oni są czasami chaotyczni, biją z różnych kątów, więc ten Mamet z Adamkiem dokładnie było to samo. Przecież on by walkę na punkty wygrywał, bo był tak niewygodny, więc czy to obnaża? No jednak MMA, boks to jest inny sport. Jeżeli ktoś trenował boks i trenował MMA, to wie, że boks w MMA zupełnie inaczej wygląda niż boks taki typowo stricte w dużych rękawicach. I to friki się też przekonują właśnie ostatnio, że zdejmują duże rękawice, nakładają do MMA i nagle, to Kasiusz chyba tak miał dwa razy czy trzy, że nie wiedział, nagle nie był już pięściarzem. Nie? Czy było blisko, żeby Darko zgasił ci światło? Nie, w sumie nie, no zabolała mnie głowa i takie mrówki mnie przeszły przez ciało, ale myślę, że nie, tam zakręcić się chyba nie kręciło. Bolała mnie głowa później przez dwa dni, no ale do światła to jeszcze chyba trochę. Czy jesteś tylko sędzią, czy czymś się zajmujesz dodatkowo? Obecnie jestem tylko sędzią. Czy uważasz, że Jóźwiak to porządny zawodnik? Porządny, ale poziom sportowy chodzi, tak? Chyba tak. Myślę, że na frikach to jest przeciętny, nie? To jest taki poziom frikowy. Piotrek, jaką twoim zdaniem powinien otrzymać karę Marcin Sianos po zachowaniu, jakiego się dopuścił w walce bokserskiej z Biżewskim? Czy za takie zachowanie powinna być odpowiedzialność karna?
No nie, no nie róbmy już z tego Marcina Sianosa, nie wiem, już przestępcy jakiegoś tutaj, że, bo on, ja z tego co widziałem, to on tam od razu przeprosił, ale mówię, to nie jest też usprawiedliwienie do tego, co zrobił. Ja myślę, że taką konsekwencją, no na pewno bym go nie wziął teraz do frików nagle, bo to by był jakiś sposób na wywalczenie sobie walki frikowej. Moim zdaniem nie powinien walczyć w boksie i tyle. Powinien powiedzieć, że nie podołał. On się chyba przyznał, przepraszał tam i powiedział, że mu chyba nerwy nie wytrzymały, czy tam nie wiedział, co robi. I to jest też ważne, że on nie poszedł i powiedział, a go chciałem mu zrobić krzywdę i takiego udawał chama, tylko przyznał się, że źle zrobił, że nie wytrzymał może tej presji i tyle. Czy podniosłeś kiedyś rękę nie tego zawodnika przy werdykcie? Nie. Czy kiedyś w trakcie walki zapomniałeś, jakie zasady w niej obowiązują? Nie. Zawsze przed każdą walką staram się wiedzieć, do czego wchodzę i co tam robię. Gdzie widzisz się w swoim zawodzie za 10 lat? No, jeżeli by dało radę, to pewnie bym się widział na Las Vegas albo, nie wiem, Abu Dhabi. Może tam. Nie wiem, powiem się szczerze, kiedyś miałem takie marzenie, żeby posędziować walkę wieczoru na KSW i mówię, o Jezus, jakby było super, no ale jak już to się stało, no to oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia i już to już nie jest moje marzenie, już jest następne, więc zobaczymy. No to UFC zawodowo, to na pewno bym chciał sędziować w UFC. Jak udaje Ci się zachować powagę podczas tych wszystkich cyrków? No nie należy wchodzić w żadne takie relacje w trakcie. Ja wiem, po co idę tam, to jest mój zawód i powinienem traktować nawet walkę frikową poważnie. Często mówią, że a to jest gala frikowa, no to sędzia też powinien nagiąć przepisy może albo troszeczkę poluźnić te przepisy. No nie, no dopóki my jesteśmy we frikach ze świata sportu i sędziujemy gale sportowe, no to trzymamy się tych zasad, to te friki mają autentyczność. My jesteśmy tak naprawdę osobami, które dają im autentyczność, bo jeżeli tam sędzia by zaczął, nie wiem, pokazywać emocje, śmiać się, czy jeszcze wchodzić w jakieś takie relacje, przecież był sędzia, co tańczył w trakcie jakiejś gali frikowej z boksu, że widać, że nie ogarnął tego w ogóle, potraktował to jako dożynki, czy tam jakąś imprezę, a nie swoją pracę, więc no należy zachować tutaj twarz sędziego dalej i pracować. Czy jako sędzia w innej formie poprowadziłbyś rozprawę na wniosek kibiców sportu walki z prawdziwego zdarzenia o zakazie działalności Federacji Freak Fightowych i prowadzeniu tego typu walk? Jak byś zasądził? Umorzył sprawę, oddalił wniosek, przychylił się częściowo nad wnioskiem, a może jednak w całości? No umorzył, bo byłbym hipokrytą, gdybym powiedział teraz, żebym rozpatrywał sprawę odnośnie frików, żeby je zlikwidować, bo jestem jakby częścią ich od początku. Nie utożsamiam się z konferencjami, czy tam nie wchodzę w jakąś polemikę głębszą, ale no jestem tam sędzią i to jest moja praca i na pewno też jestem częścią tych frików, więc jakbym teraz zaczął mówić, że jakie to friki są złe, czy próbował je zniszczyć, to by było słabe. Jarosz Gagatku, czy przyznasz honorowo, że Łukasz Bosacki to najlepszy sędzia w Polsce i jak długo musisz jeszcze chłonąć wiedzy, by być na jego poziomie? Ja powiem szczerze, że ja zrobiłem kurs u Łukasza Bosackiego sędziowski. To od tego trzeba zacząć, że on mnie nauczył i bardzo się z tego cieszę, bo nauczył mnie dobrze sędziować. Z tego co widać, idzie to w dobrym kierunku moje sędziowanie. Czy jeszcze będę, ja od samego początku chłonąłem tą wiedzę, czyli od samego początku wchodziłem w czasie gali i pytałem, a co w takiej sytuacji, a co w takiej, zapamiętywałem to, na początku mogłem nawet być nadgorliwy taki, ale to mi potem pomagało w dalszym sędziowaniu, że wiedziałem, jak się zachować w sytuacjach, a czy muszę go ścigać jeszcze, żeby mu dorównać, nie wiem, czy w sumie ja lubię rywalizację, to mogę go nawet ścigać, mogę, dla mnie to jest nawet dobrze, żeby ktoś był, kto ma też wysoki poziom sędziowania i wtedy to działa na naszą obą jakby korzyść, nie? Bo i on będzie wiedział, że jest ten Jarosz, który może tam medialnie jest mocniejszy, a on może tak medialnie nie występuje,
a ja wiem, że on jest dobrym sędzią i też chcę jakby za nim gonić sędziowską, więc to jest dobre dla mnie i dla niego. Piotrek, czy nadal utrzymujesz, że nigdy nie będziesz sędziował walk Marcina Neimana po tym, jak zachował się w walce z Don Cassio? No tak, tak. Są zawodnicy, których powiedziałem, że nie będę sędziował i podtrzymuję to, a są tacy, których powiedziałem, że nie będę sędziował, ale jeszcze mają szansę, jakby, nie mówię u mnie, ale może się zdarzyć tak, że oni pójdą po rozum do głowy i zmienią swoje zachowanie, bo Marcin Neimann, myślę, że to jest już jego styl przybrany od iluś tam lat i on to kontynuuje. No i myślę, że nigdy się już nie spotkamy w oktagonie. Jak oceniasz pracę w klatce Szczepanika i Bońkowskiego? Z Bońkowskim pracuję na co dzień i ja lubię z Szymonem pracować, bo jest spokojny, jest zrównoważony, ma wiedzę ogromną, bo jest w tym MMA chyba już 15 albo 20 lat. Ja lubię takich ludzi właśnie, którzy merytorycznie i spokojnie, bez emocji potrafią coś powiedzieć, zapanować. I Szymon tak pracuje, więc ja jestem zadowolony ze współpracy z Szymonem. Też wiem, że czasami jedzie na te friki ze mną i też musi się ponaginać im pewnie moralnie i tam czegoś by nie chciał zrobić, ale daje radę. A co do Grzegorza, no to parę razy tylko z nim pracowałem. Też nie chcę oceniać kogoś, bo w sumie najlepszymi tutaj osobami to są kibice i ludzie i dziennikarze, i zawodnicy też, bo w sumie też nas oceniają i zawodnicy, i trenerzy, i dziennikarze, i kibice. Czy czujesz, że jesteś mniej uważany lub odsuwany od niektórych gal sportowych przez pracę we frikach, na przykład gala na stadionie? No tak czuję, że nie byłem na stadionie ze względów nie wiem jakich, ale że ja czułem, że mi się to... Mogę powiedzieć brzydko, że mi się to należy, ale czułem, że pracowałem na to, nie wiem, 3-4 lata i że ja bym to zrobił, szczerze powiedziawszy, nawet za darmo. Już nie chodzi nawet o pieniądze i nawet miałem taki pomysł, że może powiedzieć, ale to źle by wyglądało, jakbym gdzieś sam powiedział, że to zrobię za darmo. I trochę było mi przykro, że po prostu nie dostaję tej szansy. I nie wiem, dlaczego tak jest, że czasami nie dostaję... Nie jadę za granicę na przykład, nie dostaję jakiejś tam walki wieczoru. Nie wiem, czy to, jeżeli chodzi o mój poziom sędziowania, no to jestem w stanie to zrozumieć, ale jeżeli chodzi o to, że, no, że sędziuję friki czy jakieś inne powody, no to już gorzej, słabo, nie? Kto odwala większą patologię? Posiedzenia Sejmu czy friki? No, teraz porównasz. Myślę, że Brown i całe tam, co się teraz dzieje. Teraz wiem, że... komisje są powoływane, to i to już 70 tysięcy, nawet dzisiaj słyszałem, że ludzi podobno oglądało. Jakaś była komisja, takie cyrki, tylko w radio słyszałem, no to, jadąc. Ale... Znaczy ja powiem szczerze, że ja już wiedziałem, że te pole internetowe, ono się przeniesie do polityki, to już dostałem takie półtora roku temu, dwa lata temu takie wiadomości, że nawet będzie coś takiego się może zdarzyć, że polityk będzie namawiał, czy influencer będzie namawiał do głosowania na danego polityka. I ci influencerzy, którzy mają, czyli nie zdziwcie się, jak teraz, nie wiem, wyskoczy, nie wiem, szczele, Fagata, czy Marta Linkiewicz, czy kto tam jest taki mocny, czy Pasut, czy jakiś tam inny influencer i powie, że głosujcie tutaj na tą partię, a jednak... telewizja już, to już nie jest tak mocny przekaz, nie? Internet już chyba jest mocniejszy. Czy jesteś dumny, że byłeś jednym z pierwszych sędziów frików? Czy dumny? Nie. Dumny bym był, gdybym komuś życie uratował, albo to jest takie pytanie, nie wiem, czy... Nie, to jest moja praca, tego nikt nie chciał robić na początku, to cieszę się, że otworzyłem trochę właśnie te głowy innym sędziom, że można to robić i traktować to jako pracę, nie trzeba do tego podchodzić tak prywatnie, bo jednak, nie wiem, są różne zawody, od lekarza po strażaka, no przecież strażak wszystkim pomaga, tak? Lekarz też pomaga wszystkim i tak dalej. No oczywiście, że tutaj ktoś może powiedzieć, że jednak nie podoba mu się to, co się dzieje na konferencjach, ale to nadal jest nasza praca i dzięki nam też czasami tam się może komuś krzywda nie dzieje, tylko jest to dobrze rozwiązane. Panie sędzio, niech pan opisze w trzech słowach współpracę z Pawłem, już nie prezesem, Fanny Ziwiakiem. W trzech?
No niełatwa. A ja powiem szczerze, że nie wiem, czy szczera. Trzecie słowo. Współpraca. No i brak współpracy może to trzecie, bo my nie w sumie nie współpracujemy. Panie sędzio, jak pan się czuje, gdy po każdej walce Amadeusz Ferrari powołuje się na pana i raz mówi, że ograbił go pan ze zwycięstwa w walce z Waszczykiem, a raz, że pozwolił mu pan na kopanie soccer kicków? No, myślę, że to jest po prostu poza, to jest jakaś kreacja przybrana, a że no, moje nazwisko gdzieś tam się klika pewnie, czy tam jest łatwo jego użyć w tych takich podtekstach freakowych, więc pewnie dlatego, nie? Bo ja prywatnie dostałem po tych takich zarzutach przeprosiny, dostałem telefon, że to, ale wiesz Piotrek, to tak nie wygląda, ja się ten, ale powiedziałem, bo ja już, to jest taka kreacja, więc to, co oni mówią, czasami trzeba podzielić naprawdę przez 5 nawet i dopiero wtedy wysłuchać. Piotrek, czy kiedykolwiek próbowano Ciebie przekupić przed walką, żebyś sędziował pod skazanego zawodnika? Przekupić? Znaczy ja odebrałem kiedyś propozycję jako przekupstwo, czyli taką propozycję, nie wiem, wręczenia pieniędzy, czy propozycję kupna nawet zegarka miałem jakiegoś tam i potraktowałem, tak stwierdziłem, że to jest chyba próba przekupstwa, ale oficjalnie takiego czegoś nie miałem, żeby ktoś przyszedł i powiedział, ty, ten ma wygrać, zapłacę ci za to hajs na przykład. Panie sędzio, czy jak przeciwnik dotyka palcami maty, to można jebnąć soccer kicka? To jest zła interpretacja przepisów, bo jak robimy rules meeting, to tłumaczymy przepisy i czasami ci zawodnicy zrozumieją coś po swojemu, nie pytają o to później, czyli ten rules meeting leci dalej, on zapamiętuje po swojemu, nie pyta o szczegóły i potem przekazuje dalej. No i to interpretacja była zła tego, co ja powiedziałem, no i przekaz później poszedł. Przepraszam. Pepsi czy Coca-Cola? Coca-Cola. Nauka czy religia? Nauka. Cloud czy fame? Konflikt interesów w tym pytaniu. No ale ja odpowiem, fame, bo Cloud na razie uczy się tego, co zrobił już też fame, więc poczekajmy. Fame jestem też od początku. Zielony Ład czy po staremu? Po staremu. KFC czy McDonald's? Mac. CBD czy THC? CBD. Palestyna czy Izrael? Oj, to może bez odpowiedzi. Czy wierzysz, że w 69 Amerykanie wylądowali na Księżycu? Nie. Jarosz Bydlaku, kiedy będziesz w UFC sędziować? Chciałbym, ale zobaczymy. Piotrek, czy twój tatuaż na ręku przedstawiający żetony w kasynie świadczy, że miałeś lub masz do nadal problemy hazardowe? Tak, chodziłem do kasyna, jak byłem młodszy. Była to forma relaksu dla mnie taka, nie wiem jak to nawet opisać. Szedłem z kolegą na przykład i sobie tam graliśmy. Więc potem stwierdziłem, że to jest coś złego i przestałem chodzić po prostu. A tatuaże, ja mam dużo tatuaży, które gdzieś tam coś znaczą w moim życiu. Więc każdy tatuaż coś znaczył i to też była taka forma, że po prostu już tego nie robię. Pytanie na serio. Mam szacunek do sędziego Jarosza. Uważam, że to jeden z najlepszych polskich sędziów ringowych w Polsce. Czy nie odczuwa pan wewnętrznego zażenowania, utraty sensu, że musi sędziować walki błaznów i szmaciarzy na patologicznych galach? No na początku to ja to traktowałem jako zdobywanie doświadczenia, wyciąganie jakby z każdej gali freakowej czegoś dla siebie, czyli nie chodzi tu o finanse, bo finanse oczywiście, że są też lepsze niż w galach sportowych, ale wyciągałem te sytuacje, które mi się nie zdarzały na galach sportowych, czyli takie dziwne, jak się w nich zachowywać, jak opanować takich, za przeproszeniem, szaleńców, to mi to pomagało w takim rozwoju sędziowskim. Myślę, że tak gdzieś z rok czy dwa lata teraz, ostatnie już zaczynam wybierać, które walki sędziuję na gali freakowej, a które nie, bo zaczyna mi to przeszkadzać
No i moralnie, miałem parę razy tak, że moralnie chciałem zrezygnować, że mówiłem w domu, wiesz co, że ja rezygnuję z tych frików, bo ja już to przerasta, już tego nie chcę robić, to po prostu jest za dużo tego i to, co się tam dzieje. I już było bardzo blisko, ja już byłem tak, że mówię, nie, idę, rezygnuję. Oczywiście mnie zatrzymywały mnie te finanse, no nie powiem, że nie. A mogę odebrać? No jasne. Ja wywiad mam, za chwilę kończę. No, na razie. Więc mam coraz częściej takie moralne jakieś wyrzuty, nie wiem dlaczego tak jest, ale mam coś takiego, że mówię, kurde, czy jeszcze to wytrzymam, czy jeszcze chcę to robić, bo bardzo dużo gal sportowych sędziuję, więc jakbym stracił te friki, to nie skończyłoby się moje życie, nic by się tragicznego nie stało, a jeżeli mam moralnie potem myśleć, i czy ja robię dobrze, czy nie, i się męczyć z tym, to może się tak zdarzyć, że pewnego dnia powiem dziękuję, odchodzę i żegnam. Panie sędzie, czy uważa pan, że Tomek Bronder jest już za stary na sędziowanie MMA? Co chwilę mamy przez niego jakieś kontrowersje. Potrzebujemy młodych, 40-letnich wilków, takich jak pan sędzia. A jeszcze nie mam 40 lat. No jeszcze ktoś, już ci ktoś dał. Dodali mi, jeszcze 3 tygodnie. Ale ja myślę, że w polskim sędziowaniu był taki moment, że było 3 topowych takich sędziów. Bosy, Bronder i no Michalak też, powiedzmy, że tam się łapał cały czas. I oni, może nie wszyscy, ale czasami jak sędzia się poczuje za bezpieczniej, czyli już ma jakby taki ugrzany fotelik swój i tą dobrą opinię i dużo, dużo pracy, to zapomina o tym, że tam każda walka nas może zweryfikować. Trzeba być skupionym, trzeba być w każdej walce najlepszą swoją wersją. Ja, mi się wydaje, że, ale oczywiście to jest moja opinia taka prywatna, że mi się wydaje, że czasami gdzieś tam było poluzowanie tego poziomu sędziowania, ale myślę, że nie, że ja bym chciał sędziować do 60 nawet, a wiem, że Bronder ma 50 chyba lat teraz, więc to nie jest jeszcze wiek, który skreśla. Trzeba być sprawnym, trzeba myśleć, co się robi. No i to nas weryfikuje tak naprawdę. Nie wiek, wiek nie, moim zdaniem, znaczy też jest ważny, no bo też powiem, ty, ale 80-latek wyskoczy teraz i będzie mi tutaj próbował walkę dynamiczną przerywać, no nie, no oczywiście sprawność, myślenie, wzrok, słuch, to są bardzo ważne elementy. Jeżeli Tomasz bez rąk ma ręce, a Piotr Jarosz wpiernicza mięso, aż mu się uszy trzęsą, to kto jest większym oszustem? No ja jestem większym, bo ja jeszcze nawet zamawiam dietę wege i wege plus ryba i jeszcze na to walę hamburgera, nie? To ja przyznaję się, że jestem oszukanym Jaroszem w tej kwestii. Panie sędzio, czy gdyby federacje frikowe płaciły tyle samo za sędziowanie, co federacje sportowe, czy jeździłby pan na nie, czy raczej rozmawiamy tylko o dużych pieniądzach za występowanie w cyrku? No, ja mówię, że dla mnie głównym niestety, chociaż nie zawsze, bo ja czasami jadę na galę frikową i teraz byłem na tej gali Cloud, gdzie sędziowałem 3 walki raperów, dziewczyn Linkiewicz i Wojtka Sobierajskiego z Borem, gdzie to są już sportowcy. I wracam i jestem uśmiechnięty i zadowolony, że to zrobiłem, ale czasami miałem tak, że wracałem i byłem strasznie zły i przez tydzień wracało coś do mnie i te komentarze gdzieś tam i pytania i to się gdzieś tam ciągnęło i żałowałem tego, że nawet za te pieniądze to zrobiłem, gdzie pieniądze są dużym takim czynnikiem pchającym mnie niestety. Niestety, muszę powiedzieć, sędziowie nie zarabiają dużo pieniędzy na galach sportowych. I to nie jest tajemnica. Wszyscy myślą, że Jezus, ty jesteś w Polsacie w jednym tygodniu, w drugim, w trzecim, tu jesteś, na tej gali, to że my naprawdę żyjemy w bogactwie. Tak to nie wygląda. W galach sportowych to jest to odpowiednia wypłata, bo też nie jest jakaś taka niewolnicza, ale friki przebijają to naprawdę i to grubo.
Czy przemiana gochy to przykrywanie syfa pudrem? Niedawno wolontariusze z DIOS odebrali jej psa, który był zaniedbany gorzej od Kononowicza, a dzisiaj ludzie wynoszą ją na piedestał. Według mnie taki twór nie powinien mieć prawa istnieć w przestrzeni internetowej. Nie, no też nie popieram. Znaczy ja nie chcę też skreślać osoby, bo każdy ma prawo się zmienić i wyprostować swoją drogę jakąś życia, jeżeli tam gdzieś skręcił. Ale też nie wiem, czy to nie jest takie po prostu na siłę wyciąganie kogoś i robi. No jednak to na końcu liczą się te kliknięcia. Nikt nie powie na końcu, że to chodzi o panią Gosię, tylko to jest biznes. To jest wyciąganie osoby pod względem bardziej, moim zdaniem, biznesowo niż prywatnie nawet. Nie wkurzają cię te farbowane kozaki pokroju Ciosa, którzy tylko przy ochronie i kamerkach są urka-burka? No ale to jest ich jakby schemat działania i ja bym traktował konferencję jako element dodatkowy, bo jeżeli chodzi o dalsze tam elementy już w oktagonie, to raczej oni raczej się potrafią zachować. Czy wyknąłeś Farmazona o tym, że król garbatych krasnali służył w Legii Cudzoziemskiej? No nie, ja mówię, że to są kreacje, to są jakieś przybrane pozy, przybrane historie chyba. Nie, no myślę, że już dużo ludzi wie, że to już po prostu to nie jest prawda. Jarosz Luju, oceń, który z zawodników, w którym sędziowałeś walkę, bije najmocniej, bo stojąc blisko możesz poczuć organoleptycznie to zjawisko. No, Stosic chyba wali, bo jak przez podwójną gardę tam sadza niektórych, to widocznie to są naprawdę mocne ciosy, więc myślę, że Stosic to jest taka petarda w łapie, bo z tym styl Tysona jest, schodzi nisko i wali. W ogóle nie używa ciosów, chociaż lewym prostym tego posadził ostatnio, tego Brazola i go dobijał, ale głównie tymi sierpami to Stosic. Jarosz Gagatku, czemu zawsze przed startem walki naciągasz tak mocno na dłoniach te lateksowe rękawiczki, jakbyś co najmniej za chwilę miał badać komuś prostatę? To dobre było. No. Dlaczego tak? Nie wiem, to jest chyba już takie zboczenie. To każdy ma swój jakiś taki indywidualną rzecz, którą robi. Poirier zawsze spodenki poprawia co chwilę. No, ja na przykład tak pikuję na werdykcie jedną nogą, zawsze tak kantuję, nie, tą nogą. Nie wiem, czy mam ją krótszą, może się urodziłem z jakąś tam dysproporcją, jedną mam nogę dłuższą, drugą i jak stoję długo, to zaczynam tak robić, ale to jest jakieś pewnie takie przygotowywanie się, może jakiś tik, taki dodatkowy, a też lubię, jak te rękawiczki są bardzo mocno zaciągnięte, a nie gdzieś mi odstaje, palec się robi dłuższy, bo wtedy mi się wydaje, że jakbym był Edwardem Nożycorękiem, więc a też wydaje mi się, że to lepiej wygląda, jak jest skludne, są te rękawiczki, przepraszam, założone, jak kołnierz nie odstaje, tylko sobie gdzieś go poprawimy i tak się lepiej czuję. Jesteś kawał kurdupla. Czy kiedyś przez to miałeś problem w sędziowej walki dwóch ciężkich, łącznie plus 250 kilo? No nie, bo zawsze jednak żaden z sędziów nie jest wielkoludem, no bo Sacki jest wysoki, ale za to... No ale Big John. Big John, tak, ale czy to pomaga wielkość w sędziowaniu? Ja myślę, że nie do końca, bo mówię, ta sprawność też jest ważna. Oczywiście, że nikt nie postawi kobiety 50-kilowej, żeby sędziowała mężczyzn, ale my z taką naszą jakby sylwetką w miarę nie za dużo, ale też nie za mało, bo ja nie jestem aż taki mały, przecież bo mam 80 kilo i 1,73 m, to nie jestem aż też takim liliputem. A myślę, że to jest taki sędzia, który tak wpisuje się w te ramy. Tak mi się wydaje, że za duży sędzia też problem te koordynacyjne i też jest szybkość, tak nie? Szybkość i też jeżeli patrzysz jakby z góry w dół, to trochę mniej widzisz niż z dołu do góry, jeżeli chodzi o akcje kopane, o akcje uderzane, więc mi się wydaje, że to też ma znaczenie. Czy lubisz się czasem najebać jak Księciunio? Księciunio? Kto to jest Księciunio? Chyba ten, co kebaby jeździł. On pije alkohol? A ja nie wiem, no Księciunio był. Pewnie jak każdy lubię, nie? No, nie powiem, że każdy zdrowy człowiek lubi pewnie wypić sobie, zależy jaki też alkohol. Ja na przykład wódki nie lubię wypić, ale jeżeli miałbym wypić piwo, czy prosecco, czy whisky, to oczywiście, żebym wypił, ale też żeby się najebać, tam było słowo? Tak, czyli lubisz też, żeby się tak najebać, żeby wracać na czworaka, no to raczej nie, bo to już jest, nie masz kontroli nad sobą.
Czy wybuch wojny na Ukrainie skutecznie zneutralizował śmiertelnego świrusa? No tak. Ile razy no nie mamy go już. Nie? No nie. Ile razy miałeś ochotę wykur na łeb którejś z tych melepet podczas trikowych walk? Nie miałem, bo nigdy nie miałem czegoś takiego, że chciałem coś komuś udowodnić, że nie. Chociaż nie, może miałem z raz albo dwa, że byłem taki wkurwiony lekko na kogoś i mówię, żebym najchętniej go spacyfikował, no to może miałem z dwa razy. Kiedy? Dobra, przyznaję się, miałem. Kiedy ostatni raz oglądałeś porno? O Jezus. Pewnie niedawno. Nie mówię, że nie, każdy zdrowy facet ogląda porno, przecież to jest normalna rzecz. Jarosz Świrze, co powiesz o zachowaniu Goddarda w walce Dambi na PFL, to jest ta drża z głową? No to myślę, że za szybko, że tam za szybko poszła reakcja o przerwaniu i... Chyba mi się coś tu zakończyło. O przerwaniu, że albo tam był jakiś problem komunikacyjny, językowy, bo za szybko to było przerwane. Moim zdaniem należało ocenić, czy rzeczywiście jest ta drzazga. Jeżeli byłaby, to robimy przerwę, wzywamy lekarza. Lekarz, jeżeli jest w stanie sobie poradzić z tym i walka może być kontynuowana, to ją wznawiamy. Jeżeli lekarz twierdzi, że nie może sobie z tym poradzić i zawodnikowi to przeszkadza, to robimy no contest, przerywamy ze względów poza jakichś sportowych, bo ta drzazga jednak to był błąd kogoś, kto nie posprzątał dobrze oktagonu. A jeżeli nie byłoby tam żadnej drzazgi i byłaby próba symulacji, no to odejmujemy punkt i wznawiamy walkę. Więc to rozwiązanie moim zdaniem jest najlepsze, bo tu każdego zadowalamy, każdy sposób rozwiązania, czy byłaby, czy nie była, lekarz, ocena i tak dalej. A w takim wypadku no, są niedomówienia, tym bardziej, że to nie była akcja kończąca. Tylko gdzieś tam ta walka w stójce trwała i nagle zawodnik zaczął sygnalizować coś, więc myślę, że czasami regulamin jest ważny, regulamin oczywiście musimy się go trzymać, ale musimy czasami podejść po ludzku do tych zawodników też i rozwiązać problem, który jest tam się tworzy. Jarosz, czy pamiętasz, jak zrobiłeś z gęby cholewę, że nie będziesz sędziował na galach z udziałem Neymana? Pochwal się widzom, ile wytrzymałeś w tym solennym postanowieniu. Wiem, co powiedziałem. Powiedziałem, że nie będę nigdy sędziował walki Neymana. Na gali, na której sędziuję, jest jeszcze 9 innych walk. Jeżeli ja bym na każdej gali, na której Neyman bym powiedział, że nie będę sędziował, to bym sobie odebrał możliwość sędziowania tak naprawdę na 9 jeszcze innych walk, które mogę sędziować. Więc ja powiedziałem na 100%, jestem tego pewny, a jeżeli ktoś znajdzie fragment, w którym jest napisane, powiedziane, że nie sędziuję na gali, tylko powiedziałem o walce, że nie sędziuję walki i do dzisiaj z tych walk wychodzę, nie pytają mnie, nie oglądam, nie analizuję tego, nie mierzę czasu, nie siedzę na punktach, nie sprawdzam, wychodzę na jedzenie i mnie tam nie ma. Jarosz, na Turszczyku, przyznaj się, że w walce Kasia z Parkiem odwaliłeś fuszerkę niczym amator sędziujący na Almy. Tylko problem jest, że ja tej walki nie sędziowałem. Dlaczego zawsze robisz wokół siebie taki szum w klatce i chcesz przyciągnąć uwagę widzów, wydając jakieś komendy, komentarze i zarządzenia prosto z 4 liter? No na pewno nie gadam rzeczy, które są nieprzydatne w walce, czyli nie robię czegoś takiego, że ingeruję w walkę, żeby się pokazać. To, że mam charakterystyczne tatuaże, to, że mam charakterystyczny sposób poruszania się, to mnie jakby pokazuje moją osobę, a komendy, które są w oktagonie, to pewnie są z jakiegoś powodu. To nie jest tak, że ja sobie nagle stwierdzę, a teraz zrobię show i zacznę wydawać więcej komend. Tylko na freakach to się zdarza, że te komendy muszą być, bo oni łamią przepisy. Dlaczego podciąłeś dla atencji upośledzonego ruchowo Dara Lwa? Przecież on mógł doznać tam poważnej kontuzji i nie być w stanie kontynuować walki. Nie spodziewałem się, że on po prostu poleci, tak ja myślałem. Poza tym tam była uderzenia były po gongu, więc on niesportowo się zachowywał, a jako sędzia muszę zareagować. Ja byłem świadkiem, jak Łukasz Bosacki wskakiwał na strongmana ostatnio gdzieś w Gorzowie i do nogi mu schodził, ten strongman go tam prawie nogą strącał. Więc my, jeżeli jest niesportowe zachowanie, też musimy zareagować, przerwać walkę i tak dalej. A w tym momencie, nie wiem, czy on źle stał na nogach, tak wyszło, że po prostu gdzieś tam odciągając go, jakiś tam ruch zrobiłem, on się przewrócił. Ale myślę, że ani nic mu się to nie stało, więc nie ma co tego tematu też drążyć.
Dlaczego zawsze tak szybko przerywasz walki freaków, gdzie wiadomo, że nie są w stanie sobie zrobić większej krzywdy swoimi ciosami? No to zapraszam do walki Melonidas z Kizem, gdzie Melonidas 3 rundy na dosiadzie oprawia Kizo i nie przerywam walki, więc to jest zależne od tego, co się dzieje w walce, a nie od mojego sposobu sędziowania freaków, bo ja staram się praktycznie tak samo sędziować freaky, jak i zawodowców. Oczywiście te freaky są mniej jakby, mają mniejsze doświadczone. Ja często mówię na odprawiach, że traktujemy ich jak amatorów, jak walkę taką semi-pro i może się zdarzyć, że sędzia przerwie wcześniej, ale ze względów na to, żeby nie było żadnej kontuzji, żeby nie było problemu zdrowotnego. Ale rozumiem, że ludzie lubią igrzyska, chcą, żeby freaky też sobie łamały nosy i kości. Jeżeli będą takie freaky, które będą w stanie to robić, to jak najbardziej. Ostatnie pytanie. Kto częściej wypacza wynik walki, ty czy Bronder? Ja nie wypaczam. O! No i co, szanowni państwo, mam nadzieję, że Piotrek was zaspokoi waszą ciekawość. Musimy już kończyć tak czy siak, bo jeszcze ma Piotrek galę do sędziowania, także co? Dziękuję i do zobaczenia. Mam nadzieję, że się udało wszystko odpowiedzieć. Pozdrawiam.